I wracam, moi drodzy. Wiem, że pewnie teraz jeszcze niewiele jest osób, chociaż może ktoś już jest. Nie wiem, co się stało. Zupełnie nie wiem, co się stało z grą. I cóż mogę powiedzieć? Na razie chyba jeszcze nikogo nie ma. A nie, jest już 9 osób. 9 osób już jest. Trudno mi powiedzieć, co się stało. Wydaje mi się, że powrót do kłopotów z OBS-em nastąpił, kiedy postanowiłem przełączyć wyświetlanie i dostosować ekran gry do odpowiedniego wyglądu. Więc to nie jest wina internetu, to jest wina OBS-a. I teraz będę pewnie robić kolejne eksperymenty. Ten sam błąd mi wyskoczył co kiedyś. On się wiąże z tworzeniem projekcji na ekranie i zaraz zobaczymy. No, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Teraz na wszelki wypadek nie będę powiększać tego ekranu. Dziękuję wszystkim, że wracacie. Jest mi bardzo miło. I będę kontynuował rozgrywkę. To jeszcze tylko zobaczę, czy wszystko jest tutaj ustawione ok. Jest wszystko ustawione ok. Kontynuujemy. Nie, to nie wody polskie, to nie światłowód, to tylko i wyłącznie wina OBS-a jest. Tak się domyślam przynajmniej. Spróbuję jeszcze zrobić jeden myk, który mam nadzieję nie zaowocuje porażką, ale zobaczymy. Twitch nie jest off. Nie ma na Twitchu transmisji? Poczekajcie, przepraszam. Powinna być transmisja na Twitchu. Sekunda. Już sprawdzam. Wow, rzeczywiście nie ma transmisji na Twitchu. Czemu nie ma transmisji na Twitchu? Nie, jest! Jest transmisja na Twitchu. Tylko trzeba odświeżyć. Trzeba odświeżyć. Więc, no cóż, gra pokazała, że nie wolno z nią igrać. Nie wolno z nią igrać. A już miałem nadzieję, że już nie będzie tych problemów. A jednak. Otwórz archiwum. Co to jest w ogóle? 4 rozdziały są. W ogóle, co to była za strona? Cele. Dochodzenie. Jeremy didn't want to be saved. He felt the need to honor some deal he made with an bohater to David Harbour. Michael, dziękuję. Wanted to think it was ridiculous, but a brief encounter with that unbearable gloom had shaken him to his core. Combi seen a lot of bad things in his life, but he had never before been this terrified. After gathering his thoughts, Conby figured he would need to chase after Jeremy in the only place left he could think of. He needed to go to Tarawea. Dobrze, Tarawea. Czymkolwiek to miejsce jest. Kim jest ta szlachetna dama leżąca? She's dead. No matter how she died, she looks peaceful now. Patrzcie, lustro. Perosi's body looked unharmed. Perosi. Conby couldn't figure out how she died. Okej. To jest pokój, w którym byłem już wcześniej, tylko wtedy był pusty. Tutaj ustawiałem te malunki jako malunki z Gnizy. Petruccio, dziękuję serdecznie za wsparcie. Liczy Ignacie, tak, widziałem, aż wrzuciłem na Twitterze, że to wygląda zupełnie jak misja No Russian. Call of Duty. Straszne po prostu, straszne. Co tam się stało? Pewnie tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, co się stało. Dobra. A więc idziemy tutaj do tego pomieszczenia i otwieramy kufer. I otwarcie kufra będzie takim punktem przełomowym. Co tam będzie? Soczewka Barlowa. Dzięki niej będziemy mogli pójść do miejsca, gdzie jest luneta, w bawialni chyba, i tam obejrzymy sobie niebo i sprawdzimy, czy niebo, czy gwiazdy są w porządku. Why would he lock that up?
W salonie, nie w bawialni, tylko w salonie. No jakie ładne światło. Nie takie ładne, jak zrobiliśmy w pierwszym Wiedźminie, ale ładne. Snopy światła, tak zwane light shafts. Bigorku, gra się zawiesiła i to tak, tak się skutecznie zawiesiła, że zawiesiła cały komputer. Chrisie! Dziękuję, ponownie. Chris dzisiaj, uwaga, Chris dzisiaj sprezentował łącznie 70 wsparć. A więc dołączy do nas P2H, PT6Killer, Snerg, Pani Martyna, Serowoj, Kot w bucie jednym, Paweł Gubała, Antemos, witaj, ksz, i gracz po 30. Dziękuję, dziękuję serdecznie. W imieniu wszystkich obdarowanych, Chris jest tutaj naprawdę dobrym duchem wspierającym. Czekajcie, czy tu nic się nie stało z podłogą od poprzedniego podejścia? Czy na tej podłodze nie ma krwi jakiejś? Dobra, zobaczmy sobie naszą mapę. Ale jeszcze dochodzenie, przepraszam. Ja wam przeczytam. Jeremy znalazł sposób, by dostać się do Taroei, ale nie pozwolono mu tam wejść. W głębi duszy wiedział, że przekroczenie tego progu było dla niego niemożliwe. Liczył na to, że Perosi pójdzie w jego ślady i spali bibliotekę, by mógł zacząć od nowa, ale nigdy nie dostała takiej szansy. Perosi miała własne problemy, własne demony, a pewnego dnia niespodziewanie zmarła. Trzymając w rękach soczewkę teleskopu, detektyw Carnby domyślał się już, z czym ma do czynienia. Dysponował teraz częścią klucza do raju, który tak bardzo pragnął ujrzeć Jeremy. Ciekaw, co znajdzie, zdecydował, że musi zrobić z owego klucza użytek. Aż poczułem wizg taki po uszach. Oj, jaka... To konstrukcja, która... Konstrukcja ta spowodowała wielki ból w uszach mych, gdyż jej dziwna konstrukcja... Flipie, serdecznie dziękuję za dołączenie do Grysławian. Balatro wciąga, już mówiłem, wczoraj była transmisja. Ciekaw, co znajdzie, zdecydował, że musi zrobić użytek z tego klucza. Że musi zrobić z owego klucza użytek, no. Joda silny w tym zdaniu jest. Joda silny w tym zdaniu. Poczekajcie, jeszcze mapę miałem zobaczyć. Jest na dole, w salonie, czyli dobrze myślałem. No podoba mi się ta gra, naprawdę mi się podoba. Jest tytułem wartym zainteresowania, szczególnie jeśli lubicie tego typu klimaty, tego typu przedstawienie, nieśpieszne akcji, zagadki, ładną grafikę, zawieszanie się niespodziewane. W bibliotece już byłem, teraz idę tutaj, do salonu. A nie, dobrze, przez bibliotekę muszę przejść. I podejrzewam, że... ładna muzyka. Że ciekawe byłoby przechodzeniem tej gry na czas. Przechodzenie tej gry na czas, kiedy już wiecie, co jest gdzie rozłożone i po prostu staracie się zrobić to wszystko w jak najkrótszym czasie. Ja tak robiłem swego czasu z Residentem 2. Jeszcze tym pierwszym, nieodnowionym. Zupełnie inaczej. Serdecznie dziękuję za wsparcie. Może z tego nie będę robić speedruna, natomiast noworoczne wyzwanie będzie. Będzie jakaś gra amigowa zapewne, którą można przejść. Dobra, idziemy do salonu. Idziemy do salonu, żeby włożyć soczewkę Barlowa i przybliżyć sobie gwiazdy, które pokażą nam, że żyjemy, że to wszystko jest iluzja. Wyreguluj powiększenie i ostrość prawym drążkiem. Nie wiem.
Jak daję w dół... O, dobra, do góry trzeba się po prostu i trzymać. O. Popatrzcie, co my tu mamy. Czy ja muszę do tej muzyki to robić, bo odzywa się radio? Cześć Pietrzku. Prawym drążkiem mogę dawać tylko do góry lub na dół. No i widzę tu jakąś konstelację, która się rozmywa w tym momencie. Rozmywa się, jest całkiem rozmyta. Cześć Jurandzie. Okej, okay. I dalej nie mogę dać. Labrio, tak bardzo bym chciał, ale czy wygramy? Będę optymistą, będę super optymistą, daję 3-1 dla Polski. Czy co ja tu mogę robić? Wyreguluj powiększenie i ostrość. Może muszę coś nacisnąć? A, no tak. Nie ma za to informacji, że lewą gałką też się rusza. Tego nie ma tutaj. Ale dobrze, więc pewnie muszę dopasować. Widzicie? Są cienie takie. Muszę dopasować te cienie do kolorów. Znaczy do tych plam. Do tych gwiazd. O, o, o. Nie no, z Walią. Z Walią myśmy. Kiedy myśmy przegrali z Walią? Jakoś w ubiegłym wieku. Chyba. Z 50 lat temu. Szanujmy się, no. Jak ze Estonią wygraliśmy z takimi orłami estońskimi, to z Walią nie damy rady. O! Może to tak? Albo tak. No nie bardzo rozumiem tak. Już mi się wydawało, że odkryłem klucz. Larry, nie, w Rise of the Ronin grać nie będę, bo to jest kolejna wielka gra z otwartym światem. Może kiedyś zagram, ale na transmisjach nie. O, na transmisjach nie będę grać w Rise of the Ronin. Tak mi powiedział. Gra ma polską wersję ponoć, nie? Więc dobrze byłoby sprawdzić ją. Ja bym chciał, żeby Polska była na Euro. Super grupa. W tej grupie byłaby świetna zabawa. A, zobaczymy, zobaczymy. No i blisko Euro, tak? W Niemczech. Na naszych prasłowiańskich ziemiach. Na ziemiach naszego małego, wielkiego imperium. Kurczę, no. Co tutaj trzeba zrobić? Może nałożyć, o. Wszystkie kolory w jednym, tak? Tutaj nałożyłem. Czerwony, niebieski, zielony i nakładam jeden na drugi. Proszę, o, nałożyłem. Może muszę teraz oddalić. Chyba nie. El Danielo zamiast Rika będzie Sekiro, czyli gra nie za migi, jak wiadomo, ale też wyzwanie. Natomiast First Samurai będzie klimatycznie pasował do po Sekiro. Chyba, że muszę trafić jeszcze z tą muzyką tutaj. Panie Kormoranie, witam i żegnam i dziękuję za wpadnięcie.
Mandero już bardziej wyostrzyć nie mogę. To jest najbardziej, jak jestem w stanie. Mam... Wrzasku, dziękuję za 17 miesięcy wsparcia. Zero Shutdown. No widzisz, kiedyś tam jeszcze. Może ta muzyka jest też wskazówką. Ja gram, tylko próbuję się domyślić, o co tu chodzi. Nie tylko przybliżam, ruszam, poczekajcie, no bo może tu są jeszcze jakieś inne klawisze, tak? Ale ruszam prawo. To się dzieje, kiedy ruszam lewą gałką. To. A prawą mogę ruszać tylko góra i dół. Góra i dół. Może wszystkie te powinienem mieć widoczne warstwy. No dobrze, jak wyostrzyć? Jak mam wyostrzyć? Jak bardziej mam wyostrzyć? Naprawdę chętnie przyjmę rady, bo po prostu, widzicie, zagadka mnie pokonała, albo pokonało mnie niedokładne informowanie o tym, co powinienem zrobić. Chris znika. Dziękuję, że wpadłeś. Dziękuję za niezwykle hojne dary i do zobaczenia przy kolejnych transmisjach. Triggery nic nie robią. O, B się wychodzi, X, A nic nie robi. Nie no, MBP, no jeśli wiesz, co trzeba robić, to mi powiedz, no ja to teraz... Natomiast to znaczy, że nawet Rok. Rok jest bardzo ogarniętym człowiekiem, więc... Nie wiem, co znaczy, że nawet on by to ogarnął. Symbianie, tak, możesz podpowiedzieć, jak najbardziej, możesz podpowiedzieć. Tutaj mamy... Tak jakbym musiał wprowadzić... ułożyć te gwiazdy jedna na drugą. Natomiast... w prawo i w lewo. A rzeczywiście, no tak. O Boże, dziękuję. Dziękuję. No tak, teraz to już jest wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Po prostu gra... Ja trzymałem dosyć długo drążek... Nie, no przez kilka sekund trzymałem i się nic nie działo. Dopiero jak przytrzymałem z 7 sekund, to zaczęło się wyostrzać. Takie rzeczy, wydaje mi się, powinny się działać natychmiastowo. No ale dobra, dobra. Jest ładnie wyostrzone, tak? Tutaj. Jeszcze powinienem chyba sprawić, żeby te wszystkie punkty stały się gwiazdami, tak? O, tam coś miga. Laurynie, dobry wieczór. No właśnie oddalam teraz, ale tutaj, o. I to wygląda jak nowa gwiazda.
Jest super wyostrzone teraz. O, pojawia się gwiazda. O, jest. Uff. Stała się jasność. Dziękuję za cierpliwość. Popatrzcie. Został przetransportowany do innego świata, do świata snów. O. Proszę. I trzeba ustawić współrzędne teraz. Przesuń wskaźnik, wybierz element i go przenieś, tak? Ten na pewno nie tu, tylko raczej tu. Ten tutaj. Ten tutaj, w górnej części. Mogę je obracać, czy nie mogę? Nie mogę ich obracać, dobrze. Czyli ten powinien być w środku. Proszę. 941. Whoa, what's going on? It's dialing in something all on its own and it's showing the way to another memory? Where is that? MBP zupełnie się z tobą nie zgodzę, ale możemy się pięknie różnić. Dobra, zobaczmy. Another world seeping into Desetto. Was this a taste of that mysterious? Tajemnicą pokazał, że otworzy się brama w jadalni. Panie Zbyszku, ta gra jest tak brzydka, że wygląda, jakby ktoś zrobił ją na ZX Spectrum połączonym z Atari małym. Spokojnie tam taka grafika by działała. Jadalnia. Jadalnia jest na górze. A nie, tutaj jest jadalnia. Na dole. Znacznie ładniej niż Mafia wygląda. Przede wszystkim jeśli chodzi... Fakt, że Mafia jest grą z otwartym światem, więc to nic dziwnego, że ta wygląda moim zdaniem lepiej. Dobra, tu jest WC. Trzeba umyć ręce przed pójściem do jadalni, oczywiście. Nie mogę umyć rąk. Jest jadalnia i proszę, tutaj mamy teoretycznie przejście. Przy kominku powinno być przejście do Taroego. Raz kozie śmierć. Proszę bardzo. No i co? Co masz zrobić? Dziadu? Rozdział trzeci. O, proszę. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tak sobie siedzieć pod drzewem, czytając książkę. Dobra, ja bym poczekał na obniżkę, natomiast ja nie żałuję, że wydałem tyle. O. I'm glad to see you made it. I had my doubts, but the hope you instilled has yet abandoned me. I guess this must be Tarawea. Who are you? My name is Juan Luis Jorge, and this is indeed the convent of Tarawea. You'll have to excuse me, but Jeremy never got your name. Jeremy. The name's Edward Carnby. I'm a private investigator. You're not a patient, are you? No. I'm the author of a book that Jeremy once found important. How does that work? Are you part of this memory as well? Is this even a memory? I think calling me a manifestation of Jeremy's subconscious would be more correct.
And so is the convent of Tarawaya. I'm a man Jeremy has never met. Na przykład ten model słabo jest zrobiony. Źle jest oświetlony, prawda? Okay. So you're here to guide me. Tutaj rzeczywiście, ten model PS3, tak, I zgadzam się. I have no more purpose than you do. I simply am. I will happily help you, of course, if I'm able. If you are already somehow part of Jeremy, why did he want to come here? Isn't he sort of here already? Jeremy wanted to come here because it's a representation of his mind at peace. When Dr. Gray asks Master him to find his focus during the sessions, this far-flung convent is what Jeremy imagines. He is under the impression that if he could physically come here, he would reach a perfect equanimity. A spiritual apotheosis. You don't think it would work? Jeremy subconsciously knows it's just wishful thinking. He can't come here. Despite the pathways opened by the dark man between their Seto and Jeremy's psyche, it's simply not possible. But I'm here. Indeed. It's a shame it's just another place for you, Detective. Otherwise, you could have become a Buddha. Always a bridesmaid. Panie Zbyszku, jakie dwie godziny? 50 minut maksymalnie. Yes, I suppose so. You'll have to chase enlightenment elsewhere. So what's the next best thing? What can I do here? Remake, Masterze. You should seek out the convent library. Odnowienie całej formuły. Find the truth about Jeremy's relationship with the dark mind. Reboot. It's the sort of knowledge he represses and is unable to reflect on. Will it tell me how to break the pact? Perhaps. At least you'll have something to confront Jeremy with. Wait, why can't you just tell me? I don't know such things. You'd be better off consulting the texts of Dr. Freud. On nie istnieje. On jest tylko wytworem podświadomości Jeremy'ego. Jeremy'ego przybory. He is here as well. The dark man has been working his way through the text for a long, long time. Czy jest takim bohaterem niezależnym? How am I supposed to get past him? Be careful, detective. Oh, jeez, just perfect. No tak się kończy rozmowa. Jest we śnie, więc tutaj nic, niczego nie może brać za pewnik. Skoro jest się we śnie, w zupełnie innym miejscu, znajdź klasztor Taroya. Popatrzcie, moim zdaniem oświetlenie samej gry jest znacznie lepsze niż oświetlenie z tych scenek w ogóle. Zero Shutdown, dobrej nocy. Więc Master 7. To jest gra będąca na nowo wyobrażoną częścią pierwszą. W części pierwszej bohaterowie Edward Carnby oraz bratanica Jeremy'ego udają się do posiadłości Derseto na wieść o śmierci tego Jeremy'ego, który popełnił samobójstwo. I badają okoliczności jego śmierci. Więc zawiązanie akcji jest podobne, natomiast sama istnienie samej posiadłości występuje, natomiast zapewne cel jest inny i mamy podróże do innych wymiarów, do snów i tak dalej, więcej. Jest tutaj więcej po prostu, więcej. Wszystkiego więcej. Nie ma mapy oczywiście. Carnby był skonsternowany przyjemną atmosferą panującą w Taroei. Nie czuł się tutaj komfortowo. Juan, ten odziany w sweter Budda, bynajmniej w tym nie pomagał, inaczej trzeba zaakcentować. Według Carnby'ego ludzie nie byli z natury tak mili i szczerzy. Postanowił, że od razu uda się do biblioteki, by sprawdzić, czy zdoła znaleźć informacje na temat relacji Jeremy'ego z mrocznym mężczyzną. Który był też mrocznym człowiekiem zwany. Dobrze, idziemy. Powolutku. Tup, tup. Latarka działa. Mimo, że jesteśmy we śnie, pamiętajcie. Kierujemy się logiką snu. Nieważne, co się dzieje, ważne, że latarka działa. Teoretycznie, skoro jest to sen albo kraina snów, to nasz bohater powinien na życzenie wzbić się powietrze i latać sobie. I być nieśmiertelnym, niezwyciężonym. Mati, czy będę ogrywać, to nie wiem. Na pewno pokażę grę na transmisji, ale czy będę w nią grać na transmisji, to już jest coś, pytanie innej natury, bo nie wiem po prostu. Nie wiem, jest teraz... Przede wszystkim mam na tapecie trzy gry. Mam Final Fantasy VII Rebirth.
mam serię Thief oraz mam Sekiro. W międzyczasie tak zwanymi rzutami oka ogrywam inne tytuły. Ostatnio wczoraj pokazałem grę Balatro, w którą nie powinniście grać. Powinniście zapomnieć w ogóle o istnieniu. Balatro, wyrzućcie tę nazwę ze swojej głowy. Nie grajcie. Nie grajcie. To jest bardzo zła gra. Rądku, witam serdecznie, dziękuję za subskrypcję. Jak widzicie, ogrywam też krótsze tytuły, takie jak Alone, którego będę chciał ostatecznie przejść, bo nie jest grą bardzo długą, jak sądzę. Sądzę, że będzie potrzebna jeszcze jedna transmisja oprócz tej. Może dwie. Ale tak nieśpiesznie sobie grałem. Natomiast te trzy duże tytuły, tak, niedziela będą niedzielami z Sekiro. Bardzo mnie interesuje, jak mi pójdzie z tą grą. Ile czasu zajmie przejście. Czy będę rzucał bluzgami. Czy wręcz... Kurczę, jakie ładne światło. O, jakie ładne światło. Cześć, Lolu. Więc mam nadzieję, Mati, że to odpowie na twoje pytanie. PB jeszcze witam. I Andrzeju, witam wśród obserwatorów. Powoli rośnie liczba obserwatorów. Kto wie, może w tym roku uda się dobić do 10 tysięcy. Czemu nie? No, ale światło tutaj jest ładne. Znaczy, barwa tego światła jest bardzo ładna. To jest takie światło letniego popołudnia. To jest światło z gry ICO. Jeśli graliście w ICO, tam jest kilka takich etapów, że mam ochotę po prostu położyć się na trawie i chłonąć witaminę D ze światła słonecznego. Słuchajcie Flipa, on wie co mówi, Balatro jest złą grą. Nie grajcie przenigdy w Balatro, nie odpalajcie tego tyłu, zapomnijcie o jego istnieniu. Dobra, tutaj krzyż z wydrążonym wgłębieniem. Czy teksturki archaiczne? Nie. Wiesz co? Masterze, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Wydaje mi się, że tutaj dużo robi transmisja i sądzę, że problemem jest też, może być problemem jedna opcja, którą chyba wyłączę. A tym problemem jest DLSS. I ja go wyłączę i zobaczę, co będzie. Albo dam jakość. O, DLSS dam na jakość. Tak. Bo mam wrażenie lekko. O, jest inaczej. Było mydło. Było... Teraz jest ostrzej. Znacznie ostrzej. Mati wróci retro. Sekiro to już jest retro. Ta gra ma 5 lat. Teraz retro. Natomiast to jest jedyna gra z From Software, którą w zasadzie nie grałem. I dużo, znaczy mój syn Andrzej ją skończył oczywiście, bo on kończy wszystkie tego typu gry. Mówi, że to jest gra muzyczna w zasadzie. I no i chce się sprawdzić. I nie ukrywam, że dużo tutaj też zrobili widzowie, którzy wielokrotnie dawali głośno do zrozumienia, że chcieliby, bym w Sekiro zagrał. I sądzę, to jest też taki, no nie wiem, chcę wpłynąć na zwiększenie oglądalności. Sekiro to jest, i to mówię bez żadnego ściemniania, chciałbym po prostu, żeby więcej osób oglądało transmisję. Fakt, że Ryśka oglądało mnóstwo, ale Rysiek to był już taki mem, mam wrażenie. Chciałbym po prostu, żeby dużo osób się pojawiło na transmisjach, zwłaszcza, że to jest kapitalna atmosfera, kapitalni widzowie i widzki, jeszcze kapitalniejsze. I byłoby miło zgromadzić pod skrzydłami, pod auspicjami, piękne słowo, więcej osób. Z Dragon's Lair nie ma sensu, panie Zbyszku, robić transmisji. To 15 minut i po transmisji. Poszlaka. Great library was endless, beautiful and terrible. An akashic record for the universe inside the mind of Jeremy Hartwood. Now corrupted by a story forced upon him, told by a maniacal liar, an evil conjured by science and sorcery. Secrecy, yeah. Will suspend a room and lock away the foundation of his character.
its key will be left to the librarian. The only thing invisible to the Prowler. Johnny Remlu, nie gram w wyższej rozdzielczości, dlatego że na Twitchu i tak jest maksymalnie Full HD obsługiwany, więc po co większą? To jest gobelin jakiś, Arras w zasadzie. Czyj był to wpis? Nie mam pojęcia. Popatrzcie. Krew. No tutaj światło ładne. Jakbym zagrał w Pokémony Yellow? Nigdy nie grałem w Pokémony. No to znaczy znam oczywiście Pikachu, znam Jigglypuff, ale to dlatego, że Jigglypuff jest dla mnie takim memem poniekąd, bo pewna bliska mi osoba utożsamia się z tym Pokémonem. John Ramu, ja nie mam monitora 4K, więc nie ma o czym też mówić. Ja tu mam 2K monitor. Moniu, witam. Sen, nie sen, dubeltówkę warto mieć pod ręką. O! Czy to jest jakaś figura, czy to jest posąg, czy to jest coś innego jeszcze? Nieśpiesznie zwiedzamy sobie bibliotekę. Tutaj mamy mnicha zamienionego w kamień przez Gorgonę. Meduzę Gorgonę. O, a on ma krzyż Huberta. Proszę, dziękuję. Hubertusa, dobrze. Gdy zawieszony pokój został ukończony, klucz do niego powierzono klasztornemu bibliotekarzowi Hubertusowi, by chronił najmroczniejsze sekrety Jeremiego przed wścibskimi oczami. John Ramu, to może zrobię tak przy następnej trasie. Teraz bynajmniej nie chcę nic zmieniać, bo... O! Czekaj. Nie wiem, co się dzieje, ale trzeba uciec, trzeba się napić. Wódeczki. Wódeczka, płynna odwaga. Do światła iść trzeba. O. Może powinienem był strzelać do tego dziada. Drogi SL-u, proszę, jak ci się tak strasznie nie podoba, wszystko ci się w tej grze nie podoba. Dym, tekstury, obiekty, nie wiem, czy to robisz ironicznie, czy specjalnie, ale proszę, nie psuj innym zabawy. Dziękuję. Chyba dobrze szedłem, trzeba było zejść na dół. O co chodzi? A on tu idzie, dobra, muszę go unikać zapewne. Uwaga, wódeczka jest dobra na wszystko.
On jest chyba niezabijalny, wiecie, więc... Ja po prostu sobie stąd pójdę. Teraz nie, ten krzyż tutaj trzeba na dole gdzieś umieścić chyba było. O, tutaj, właśnie. I po drabinie do góry. Okej. Okay. Strzelanie do niego nic nie daje. To jest jakiś mroczny biskup. Latarka średnio daje radę tutaj. Gdybym go w biarze zobaczył, to podejrzewam miałbym... A, on sobie sam... On się sam zabija. On strzela sobie w głowę. A, bo tu lolu tu już przeszłaś, rozumiem. Możemy go nazwać dzierżbiarzem. Tak jest. Pójdzie sobie, on na pewno... Wiecie, najlepszym sposobem ukrycia się przed potworem jest zarzucenie na siebie koca. Każdy bohater powinien być wyposażony w koc. Komiczny odcinek cykliczny. Już jest ciemno tutaj strasznie. O, udało się. Wyrwałeś się, chłopie. Widzisz, nie było tak źle. A tu mnisi sobie siedzą, oglądają, chodzą. Tak. Oj, szarmancki łosiu, dokładnie tak. No i ładnie. Natomiast to jego strzelanie sobie w potylicę pokazano tak, że w zasadzie nie zauważyłem, że to robi. Figury. Patrzmy, oni są z kamienia, czy... No, z kamienia. Sztywne towarzystwo, jak mówi Lola. Dobra, to teraz tutaj do windy. To jest klucz Huberta. Oh, księga. It was in the hot autumn that I went through the night with the restless crowds. He was a kind of itinerant showman who held forth in public halls and aroused widespread fear.
The New Orleans address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution. Któż to ci zabiera tę książkę? Oj, oj. Dzień dobry, kim pan jest? O. Detective! What? What? I hope you found what you were looking for. I fear there is... Cześć, Krzysztofie. I was so close. There must be something I can work with. Come on, Garmby, think. Think! Shipping company. Prext. Right. Good luck, detective. No i muzyka już znowu jazzująca. O, moja ulubienica. Well, thank God you're here, detective. Sitting all alone in a place like this. I'd never live it down if the papers got wind of it. Hey, Ruth, right? Oh, don't pretend you don't know. I'm sure you have a whole file on me by now, detective. I suppose Tamara Łępicka introduced. I'm Ruth Talon, Miss Ruth Talon, in case you're wondering. Miss Edward Carmby. Czyli już pokazuję mu swoje zainteresowanie. Enchanté, jestem zauroczona. Are you sure? I had too many already. Nice. It's good. I know. I have great taste, detective. Co do mężczyzn, na pewno. You're trying to break Jeremy's promise to the dark man. Yeah. Do you know anything about that kind of stuff? Cześć, szuwarko. No, but it makes you wonder, if he made a promise, can't he simply stand by his words? Cześć, smutny Maciusiu. Look, I'm just trying to get Jeremy out of a bad deal, so he'll come back with us to New Orleans. Well, if all fails. What are you doing? It's a sign of submission to the dark man. I saw it in a dream once. What? Femme fatale, chłopie. Femme fatale. Kobieta fatalna. Nie ruszaj z nią w tany. I do. They made big money during the war. But their waterfront office is just over there. O, pięknie technicznie przejście zrobiono. Bon chance. Powodzenia. Bon chance. Hey. Have you seen Emily Hartwood anywhere? Are you trying to make me jealous, detective? No, I haven't seen your doll anywhere. No, pięknie. Zostaw mnie w Nowym Orleanie. Pudełko zapałek znalazłem też. Kamilu, nie w, tak, w świecie jakiś, może nie retrospekcji, tylko w świecie snów. Carmby was back in New Orleans, close to the docks. He could smell the pungent aroma of the Mississippi River. In front of him was the Prext Shipping Company. According to the book in the library, he should find the address to where Jeremy first met the dark man. Dark inside. Man. Tutaj mapa do niczego mi się nie przyda, oczywiście. Prext Shipping Company. O, patrzcie, tutaj to jest pracownik. Może się zapytałem pracownika firmy. Dzień dobry. Od kiedy? Gdzie pana uniform jest? Tam pracownik goły latał, taki trochę powykrzywiany troszkę. We are hiring longshoremen.
Wszystkie są identyczne. Nie, Crane Operate, tak. Wszystkie są takie same. $3.5 za dzień. Dobra, dobra pensja. It's locked from the other side. Mavericku, byłoby bardzo pozytywne, gdyby nie pan Bednarek i jego żenująca postawa z przestrzelonej bramce. Jak można coś takiego dopuścić, to... Natomiast pan Zalewski bardzo dobrze, pan Piotrowski bardzo dobrze. Dużo pozytywów. Oprócz pana Bednarka i ten jeszcze jeden był taki Ślisz, tak Ślisz. W ogóle nie wiem, do czego on tam był. No ale Bednarek to tragedia absolutna, nie wiem, chodząca porażka. Ale ja mam wiosło, więc od razu mam lepszy humor, więc biegnij tędy. Z wiosłem, z pagajem w ręku. Okej. Nie, 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 weź wiosło, chłopie. Och! Bum, 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 bum. Wiosłem go! Mydłem! Mydłem, zabijemy go mydłem! Tak jest. Dobra, weź co to jest? Gruz? To nie jest gruz. Nie, to chyba jakiś błąd w tłumaczeniu. Nie wiem, co tam może być. Nabój do pistoletu. Pistolet maszynowy, proszę! Pistolet maszynowy. No, no, no. Szaleństwo. Będziemy walczyć o kapitalizm pistoletem maszynowym. Prawidłowo. Debris, no właśnie, debris też to nie, po prostu jakaś gazurka tam była. Nie wiem, co tam mogło być w oryginale. No właśnie, powinien być Tommy Gun, tak? Bo Tommy Gun bardzo pasuje na ten okres w czasoprzestrzeni, czyli lata 20, lata 30. Jakbyście się zastanawiali, jak Tommy Gun wygląda, to jest bardzo charakterystyczna broń, bo miała taki okrągły bębenek umiejscowiony. I no, w wielu filmach gangsterskich występuje Tommy Gun właśnie. Oj, dziękuję, popatrzcie, mimo że transmisja padła jakiś czas temu, to znowu jest mnóstwo widzów, serdeczne, serdeczne dzięki. Mimo, jak już mówiłem, bardzo zacnej konkurencji. Teraz, oj, którędy on idzie? Ja go minę. O, polecia. A ja tam chciałem wejść, chłopie, nie rób mi tego, o. Kapelusz przede wszystkim trzeba ratować. Drinkuj, chłopie. O, butelka lewitująca. Teraz przerzucimy broń tutaj. Czarny faraon, to oczywiście jest nawiązanie do Lovecrafta, do Króla w Żółci w zasadzie. Must be another way inside. Ale podobało mi się to, że pierwsze co zrobił, po tym jak się uwolnił z uścisku potworów, czułego uścisku, było poprawienie sobie kapelusza. To jest prawdziwy gentleman, on wie co jest w życiu ważne. Nieważne są rany, nieważne jest krwawienie, nieważne są złamane kości. Ważne jest to, żeby nikt ci nie powiedział zdejm kapelusz. To jest najważniejsze. Ktoś ci mówi zdejm kapelusz, walisz mu z dubeltówki. O, mapa. Poszlaka. Cześć, Jaro. Obejrzyj. Sewer entrance, czyli zejście do kanałów. Hub master office, czyli miejsce naczelnika portu. Precht shipping. Dobrze. Sewer system has a tunnel running right below Precht shipping. I bet I can use it again. Nie będziesz mi tutaj. Must be another way inside. Jak to sobie łagodnie komentuje. Tak jakby przed chwilą był w Stranger Things, zabił jakiegoś potwora, po czym mówi, musi być jakaś droga inna. Jesteś tak, szarmancki łoziu. Dokładnie, to jest wspaniały tekst.
Jesteś playboyem. Masz konsumpcyjny styl życia. Zdejm kapelusz. Oj, chyba muszę sobie obejrzeć ten... to arcywspaniałe dzieło polskiej kinematografii. A czy tutaj mogę coś znaleźć, czy nie? Nie, chyba nie. Ale podoba mi się ta gra, naprawdę jest... jest okej. Okay. No, tamtego chyba będę musiał jednak wykończyć. Przeładujmy rewolwer, czy też nagan, bo 6 strzałów to raczej nagany miały. Wódeczka! Wódeczka! Jak dobrze. Grałem Johnny. Bardzo dobre wrażenia. Ogólnie gry Larianu grałem większość. Lubię. Ciekawi ta teraz ich... ich odejście, tak? Zostawiają świat. Oj, oj, co on zrobił? On rzucił we mnie... starymi rybami we mnie rzucił. Ale ja mam wódeczkę. Ja mam wódeczkę. Jak się ma do Sinking City? W Sinking City, ciekawostka, kupiłem w dniu premiery, nie dało się grać i od tej pory nie grałem w Sinking City. Więc na pewno do Sinking City jeszcze wrócę, bo to jest też gra w moich klimatach, ale no niestety zostawiona, została przykryta przez inne tytuły. Ale będzie na pewno zaliczać jakiś powrót. Nie wiem, czy na transmisjach, nie wiem, czy to nie jest zbyt kameralna gra. Nie wiem, czy nie odezwą się w niej jakieś demony, które bym się wstydził po prostu. O, i tutaj mamy co? Need key. Potrzebuję klucza. Natomiast muzycznie to jest bardzo dobrze. Udźwiękowienie jest znakomite tej gry. Naprawdę znakomite. Graficznie. No way I can get this out of the way with my bare hands. Tak, to muszę zrobić za pomocą tego dźwigu, prawda? Muszę usunąć, więc muszę znaleźć klucz jakiś. Graficznie pewnie można, na pewno można by to lepiej zrobić, ale jest dobrze. Jest solidnie. Jest solidnie, więc nie narzekam, cieszę się tą grą. Taśma do maszyny do pisania. Będę mógł zapisywać stan gry w końcu. World Dominatorze, tak, przeszedłem nawet pierwszego Ace Attorney. Jeszcze na DS-ie. Mam oryginał na DS-a. Panie Zbyszku, jedno i drugie. Dziękuję za tą dociekliwość. Widać, że możesz być dobrym kandydatem na prawdziwego detektywa. Sądzę, że już masz kapelusz i go nie zdejmujesz. Dobra, teraz wejdę od tyłu do pomieszczenia, w którym byłem poprzednio. Albo i nie wejdę. Nie krzyczałem akurat w Voldemiotorze objection do konsolki, tylko wybierałem taką opcję. Głupią by mi było, wiesz, tu poważny pan krzyczący do konsolki. Natomiast w jakichś grach chyba dmuchałem do mikrofonu. Nie pamiętam, której to było. Ale poczekajcie, tak zwany półka moment. Sekundka, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, teraz Phoenix Wright na DS-a. Uwaga,
uwaga, jako że był kupowany w Polsce, to ma polską instrukcję. Taką. To jest polska instrukcja oficjalnie dodawana do tej gry. Instrukcja gry Phoenix Wright na DS. Więc... nie wiem, czy to jest coś teraz cenne, czy nie. Tak wygląda instrukcja oryginalna. O, pokażę. Tak wygląda instrukcja polska. Więc Phoenix Wright, prawdziwy Phoenix Wright w domu. O. Oj, są, kurczę, są jakieś naklejki, jakieś punkty, jakieś... Tego nigdy nie otwierałem, więc... O! To ciekawostka, bo... Touch me. Nie wiem, kto tłumaczył, nie jest... znaczy, nie pamiętam, ktoś był, musiał być wydawcą, zaraz zobaczymy jeszcze. Czy jest jakaś informacja? Ja muszę okulary założyć, bo tu nic nie widzę. W ogóle nic nie widzę. Są takie małe literki, że... Biblioteka prawnicza... Nie, jest strona pierwsza. To jest po prostu odpowiednik tego, co jest napisane w instrukcji. Więc na przykład postaci Phoenix Wright. Niedługo po otrzymaniu swojego dyplomu prawniczego 24-letni Phoenix zaczyna pracę w biurze prawniczym w Fay and Cooperated pod światłą kuratelą Mi Fay z głębi arkana prawa kryminalnego. Mam to, mam też na Switcha, tak? Więc to była fajna gra. To była fajna. Nie jakiś cud świata, ale fajna. No i oczywiście, żeby nie było, jest też cartridge. Jak to pokazać? O. Jest Phoenix Wright. Dobra. Okulary można ściągnąć i można kontynuować rozgrywkę. W Alone, w ciemności. Objection. Jeszcze sobie łyknę resztki. Rumu, bo teraz mogą dziać się straszne rzeczy. Ignacy, na razie gra się dobrze, tylko miałem błąd, który całkowicie mi komputer zresetował. Miałem niebieski ekran z powodu tego błędu i przerwało też transmisję. Ot tak, radośnie. Cześć Nanu Girl, Dragon's Dogma, ja jutro odpalę. Dostałaś, moja droga, od Chrisa.pl subskrypcję grysławianową, więc jesteś grysławianką. Szuwarku, rozmawiałem. I mówiłem już dzisiaj o tym, to ciebie nie było wcześniej. Istnieją szanse, że coś się zwolni i tylko wiesz, tak naprawdę konwent stał się ofiarą własnego sukcesu. Nikt się nie spodziewał, że tyle osób będzie nim zainteresowanym. Po prostu osoba Andrzeja nagle, wiesz, mnóstwo osób chce przyjechać, żeby dotknąć Andrzeja. Nie dziwię im się, Andrzej jest super człowiekiem. Ale... O. Oj, chłopie. Buteleczka. I jest szansa, że tych noclegów będzie więcej. Pracuję nad tym intensywnie. W każdym razie, tyle mogę przekazać, bez szczegółów dokładnie nie znam. Wiem, że na przykład, że wszystkim zależy na tym, żeby jak najwięcej osób mogło przyjechać, więc rozmawiał z hotelami i z bazami różnych, nie wiem, z noclegowniami różnymi, aby jak najbardziej zwiększyć pojemność tychże. Dobra, teraz muszę iść do głównego punktu. Czy to był klucz do tego dźwigu? Czy to był klucz raczej do biura tutaj? Do tego biura to był klucz. Na GeForce Now będę ogrywał. Nie mogę tu wejść, popatrzcie. Ciekawe. Więc to jest klucz do dźwigu. Nie wiem, nie dotykałem, ale panie Zbyszku, ale obstawiam, że skoro tyle osób chce przyjechać i go dotknąć, no to tak.
spróbujmy użyć klucza. Jest klucz. I mamy hak, dźwig. All finished. No, już zrobiony. O, szkoda, bo myślałem, że będzie jakaś... Jakaś miła zagadka będzie, a tutaj już finished. O, Maju, bo to chyba o tobie Andrzej mówił, że przyszła jakaś miła pani, tak ładnie wyglądająca. O! Broń się nie uszkodziła, tylko zniszczyła raczej, no ale cóż. Poziom w pociągu. Czuję, żeby można było powiedzieć, czuję pociąg do tego poziomu. Ha, ha. Cóż za wspaniały suchar. Sam nie czuję, kiedy sucharuję. Oj, dziadu! Jak można tak od tyłu atakować? Dobra, udało się. Nie udało się jeszcze. Golnij se, chłopie. Widzicie te nogi tam? Nogi w ciemności czające się. Nogi zła. Dobra, tu już nie pójdą, bo nie trafią po prostu w kładkę. Nogi w szepczący w nogach. Panie Zbyszku, najlepiej mamy bardzo ładny most na rzece Odra, to chyba pod mostem najlepiej, tak sądzę. O! Coś pająkowatego było. Dobra, tego dziada rozwala już teraz, żeby mi się później nie... W tyłek, w głowę. Chłopie, ja mam wódkę. Nie masz szans, ja mam wódkę. No. On nie wie, że ja mam dużo wódki po prostu. Jest dla mnie za krótki, mam za dużo wódki. Czermański łosiu, ogólnie GeForce Now, jeśli masz dobre łącze, to działa jak malina, po prostu. Tylko jeszcze musisz mieć ten wyższy abonament, ten bazowy, to jest tylko do sprawdzenia, jak to działa u ciebie. Najlepiej mieć ten abonament Ultimate, nie wiem ile on kosztuje, ja dzięki uprzejmości NVIDIA Polska mam po prostu, dostałem go w prezencie, dziękuję serdecznie. Natomiast na tym abonamencie działa wspaniale, po prostu. Panie Zbyszku, no to jeszcze w parku na ławeczce. Mamy piękne parki. Brzeg jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. W sensie zielonych nie mówię o obecności Greenpeace'u czy innych terrorystów, tylko normalnie. Po prostu jest dużo parków. W ogóle jeśli chyba chodzi o powierzchnię miasta, to jest w ogóle najbardziej zielonym miastem w Polsce. Więc jest mnóstwo parków, są ławeczki, będzie ciepło, luzik. Cox Techno, jeśli ci nie odpowiedziałem, to widocznie nie zauważyłem. Jak widzisz, ja staram się prowadzić rozmowę z czatem, więc może nie zauważyłem twojego pytania. Więc Cox Techno, zadaj pytanie raz jeszcze. Postaram się teraz, patrzę teraz specjalnie na czat. Wyczekuję twojego pytania, drogi Cox Techno. Natomiast nie musisz się irytować. Ile miałem kilogramów na jeczniku? 125 miałem kilogramów i miałem wtedy lat 36.
Coś takiego. 37. Nie, 37, teraz skryty był rok. Najcięższy byłem. Nie, to był 2008, kiedy byłem najcięższy. No tak, czyli miałem 35 lat. 35 lat miałem. 35, 36. I 125 kg ważyłem. To był mój maksymalny wynik. Cześć QB. Gratuluję świetnego materiału z gry, TV gry i ponad 1000 subskrybentów. No a to 125, to tak sobie myślę, patrzę na siebie, nie mam odstającego brzucha, po prostu cały byłem ulany, więc sobie myślę, że jest okej, okay, nie? Nie było okej, okay. Oj nie. W sumie zrzuciłem 45 kilo najwięcej, 44-45. Teraz właśnie jestem na takim poziomie, ale chcę zejść poniżej 80 kg. Tak, wydaje mi się, że do czerwca zejdę poniżej 80 kg. Na Pixel Heavenie muszę być wyżyłowany, tak totalnie już. Nie no, oczywiście dieta, jak najbardziej dieta. Ignacu, ale 193 cm wzrostu, 131 kg przy 193 cm, jak wygląda inaczej niż 125 przy 177, nie? Zdecydowana różnica. Zdecydowana różnica. Mogę te drzwi otworzyć. Masterze, no ja ogólnie polecam klasykę, czyli wiecie, no polecam trójbój siłowy. Ja przez wiele lat, w zasadzie dalej, jeśli ja chodzę na siłownię, to ja robię tylko trzy ćwiczenia. Codziennie robię dużo cardio, mam bieżnię tutaj obok i na bieżni pracuję i chodzę. Codziennie robię po 15 km, to jest minimum. To jest dla mnie minimum 15 km. Znaczy są dni, że zrobię mniej, ale to gdzieś kiedy wyjeżdżam. Natomiast w normalny dzień 15 km to jest minimum. I to takim żwawszym tempem, często z obciążeniem jeszcze. Natomiast jak jestem na siłowni, no to robię martwy ciąg, robię siady i robię wyciskanie. Wyciskanie robię albo na ławce, którego nie jestem fanem, albo żołnierskie, które lubię bardziej. Czasami robię też wiosłowanie. I to są wszystkie ćwiczenia, które ja robię. W domu robię dodatkowo tureckie wstawanie i wymachy i wyciskanie ketlem. Ale nie robię jakichś skomplikowanych ćwiczeń. No oczywiście jeszcze podciąganie, jeszcze wiszenie na drążku, jeszcze pompki rozmaite, to tak. Nie, samemu Kokstech. No, u mnie bardzo, bardzo pomógł. Dobrze, będzie dygresja, bo to jest ważne pytanie. Mi zależy na tym, żeby być w pewnym sensie jakąś inspiracją dla osób, które chcą zrzucić kilogramy, więc podobnież jak w przypadku poprzedniej transmisji z Alone in the Dark będzie kącik żywieniowo-kulturystyczny. Chociaż nie uważam się w żadnym stopniu za kulturystę. W żadnym. To bardzo podziwiam kulturystów, natomiast to nie jest życie dla mnie. W każdym razie, u mnie dużą pomocą, drogi Koksie Techno, było przejście na przerywany post. Ale nie dlatego, że to jest jakieś cudowne narzędzie. Nie wiem. Ma cudowne właściwości. Nie, po prostu to było dla mnie narzędzie, czysto narzędzie kontrolowania czasu, w którym jem, więc przez to także kontrolowania kalorii. Ja przez 4 lata, jeszcze zanim ludzie tutaj szaleli na świecie o przerywanym poście, to ja korzystałem z przerywanego postu. Najpierw w ogóle robiłem to taką metodą, że dzień nie jem, 2 dni jem, dzień nie jem, 2 dni jem. Tak, w taki sposób. Ale później przeszedłem na mniej hardkorowe 16-8 albo 18-6. I tak 3-4 lata było i to zdecydowanie pomogło mi zmniejszyć ilość spożywanych kalorii. Małgorzato, dziękuję serdecznie za subskrypcję. I Małgorzata Ostrowska to jest pewnie koincydencja, ale to jest znakomita wokalistka grupy Lombard przy okazji. W każdym razie, wracając do mojej opowieści,
Dzięki przerywanemu postowi po prostu mniej jadłem. Po prostu. Tylko tyle. Mniej jadłem. Staram się ogólnie trzymać mniej więcej 2200 kalorii. Dużo chodzę, dźwigam ciężary, no i trzymam formę w miarę przyzwoitą. Sześciopak jest, tak? Mało osób w moim wieku może coś takiego powiedzieć o sobie, że nie do końca wygląda na swoje lata. O, tak bym powiedział. No i tyle. Kokstech, no nie, to jest kwestia psychiki. Ja kiedyś zrobiłem sobie taki eksperyment. Eksperyment, który miał sprawdzić właśnie silną wolę. Postanowiłem przez 5 dni nie jeść. Chciałem zobaczyć, jak to wpłynie na mnie, czy będę... Wiadomo, że zrzucę kilo, jak przez 5 dni nie będę jadł, ale chciałem zobaczyć, co by się stało, gdybym był postawiony w takiej sytuacji, że przez 5 dni nie mogę jeść. Oczywiście piłem wodę, tak? To tak, ale przez 5 dni, rzeczywiście ponad 5 dni nic nie jadłem. I to jest kwestia psychiki, bo ja nie czułem się fizycznie zmaltretowany. Psychika była zmaltretowana, totalnie, bo czułem zapachy, brakowało mi czucia gryzienia i smakowania. Tego mi bardzo brakowało. Natomiast wiem na 100%, na 200%, że gdybym był w sytuacji, że nie mogę jeść przez 10 dni fizycznie, to spokojnie jestem w stanie to przetrwać. Natomiast psychicznie byłoby gorzej. Psychicznie byłoby gorzej, zdecydowanie. Psychika siada wtedy. Przynajmniej u mnie siadała. O, u mnie siadało. Nie każdy ma predyspozycję do ćwiczenia siły. Kratosie, a nie mówię o biciu rekordu. Każdy może... Znaczy nie wiem, no jeśli nie jesteś osobą, która ma jakąś, nie wiem, wadę kręgosłupa, jakieś, nie wiem, no problemy wynikające z jakichś sytuacji innych, to każdy może dźwigać ciężary i każdemu polecam dźwigać ciężary. Dźwiganie ciężarów jest eliksirem młodości. Kurczę, ja wiem, że to się powtarzam, ale ja mam 51 lat za parę dni. I no jestem w bardzo dobrej formie fizycznej. W bardzo dobrej formie fizycznej jestem. Mógłbym być w lepszej i dążę do tego, ale dzięki temu, że dźwigam ciężary i to całkiem spore, sądzę, że właśnie utrzymuję tę formę. Nie używam żadnych... O właśnie, jeszcze ważna sprawa. Ja nie używam żadnych suplementów w zasadzie. Żadnych. Nawet kreatyny nie używam. Więc... Ile... Kiedy byłem na przerwanym... Ja mało piję alkoholu. Kiedy byłem na przerwanym, to w ogóle nic nie piłem. Nic. Nic nie piłem. Teraz ja bardzo symbolicznie piję alkohol. To nie jest coś, co... Znaczy, lubię smak dobrego alkoholu, natomiast nie lubię uczucia, które się pojawia w głowie, kiedy... i w całym ciele, kiedy tego alkoholu nadużyję. Kiedy nadużyję, to wiem, że nadużyłem i już przestaję w ogóle pić. Więc... Kreatyny nie używam dlatego, ja wiem, że kreatyna jest super ogólnie, natomiast kilkukrotnie podchodziłem do kreatyny i u mnie akurat zawsze kończyło się problemami żołądkowymi. Więc należy do tego prawdopodobnie nikłego procenta osób, u których kreatyna wywołuje niesympatyczne efekty rozwolnienia, tak bym powiedział. Natomiast kreatyna ogólnie super bezpieczna, u nikłego procenta osób, do których niestety należy, wywołuje efekty niepożądane. Możliwe, że można je jakoś przeboleć, ale nie odczuwam potrzeby takowej. Dobra, wracamy do gry. Pół litra wody na śniadanie. Michaelu, a ja braci rodzeń nie polecam. W ogóle nie polecam. Znaczy, czy oni te rzeczy jak najbardziej słuszne przeplatają jakimiś szamańskimi, magicznymi opowieściami bzdurnymi. Dobra. No, tu jest pad. W każdym razie, ja w przeciwieństwie do mojego kochanego syna nie uważam, że alkohol jest złem i szatanem. I czasami lubię smak dobrego alkoholu, lubię smak dobrej whisky, lubię smak dobrego cydru, lubię smak... Nie znam się na winie, ale czasami są niektóre wina, które mi smakują. Pod względem smakowym. Bracia rodzeń, nie wiem, czy są lekarze, natomiast... No nie jestem ich fanem, delikatnie rzecz ujmując.
Które mogę zaskoczyć, to na pewno. Justin K. widzisz, czy też Justynko, widzisz napis na górze Alone in the Dark na PC-cie. Michaelu nie uważam, że jest groźny. Ogólnie, gdyby człowiek się stosował do wszystkich ostrzeżeń, tego nie jedz, tamtego nie jedz, to by tak naprawdę nic nie jadł, bo w opinii różnorakich ekspertów jeden mówi, że jajka są złe, drugi, że owsianka jest złe, drugi, że trzeci, że chleb jest zły. Każdy, w cudzysłowie, ekspert twierdzi, że coś innego jest złe. Moim... karabin, pistolet maszynowy, dziękuję ci, że mam cię. Matthew Stan, witam. Thompson, brawo. Proszę, i mam safe. I co, mogę coś z tym... Dobra, pewnie mam jakąś podpowiedź gdzieś, którą mogłem przegapić. Tutaj coś jest. Wszystkie jego rzeczy, poszlaka. Our ship was raided while in dock. All of his things were recovered. But blood was shed. Several men were carried into the Mississippi River and drowned by ones who live in the deep. All items have now been signed and delivered. Now best keep the papers safe. Jeśli ktoś lubi takie klimaty i chciałby je przeżyć w grze planszowej, to polecam Odmęty Grozy. To jest reimplementacja gry Battlestar Galactica. Naprawdę fajna gra, która niedługo będzie mieć dodatek z, mam nadzieję, jeszcze ją rozwijający. No i przede wszystkim fantastyczny Arkham Horror gra karciana. Jest rewelacyjny. Jest rewelacyjny po prostu. Dobra. Jeszcze raz popatrzę sobie na te moje podpowiedzi. Stary dług. To nie to. Oczywiście... Notatnik, talizman, wielka biblioteka, doki, mola, wszystkie jego rzeczy. Obejrzyj. What is left later is right, and hell is back again. Czy to jest podpowiedź do szyfru? To, co jest na lewo, później jest na prawo i piekło znowu wraca. Czy to może być nawiązanie do 666? Syntax Error, witam. Tak, Mochunie, dostałem tę informację, niestety. Dobrze, mam jakichś znajomych w Larianie. Będę się dopytywał, kiedy można dostać. What is left? Poczekajcie, czy tutaj może być jakaś wskazówka po tym ułożeniu kart na stole? Matthew Stan, nie. Proszę, nie mów, że cię pokusiłem do tego. Kolejna duszyczka stracona. Kamilu, dzisiaj już o tym mówiłem. Oglądałem 3 odcinki i mam wrażenia mieszane. Ogólnie jest na plus, natomiast sporo rzeczy mi się nie podoba. To, co jest na lewo, jest na prawo. Jeszcze raz. Szubarku, nie trzeba lubić pokera, żeby grać w Balatro. Nie trzeba lubić pokera. To też. Ja też nie jestem jakimś fanem pokera. I co z tego? Co z tego? Dobra. Jeszcze raz przeczytaj. My ship was raided while in dock. All of his things were recovered, but blood was shed. What is left? A tutaj zysk na lewo, organ prawa i jeszcze raz mrok. A zysk na lewo, organ prawa i jeszcze raz mrok. Zysk to chyba jednak to, co tutaj jest.
Sofiku, czy sądzę, że Pan Lodowego Ogrodu pachnie klimatem Dark Souls? Nie. Natomiast zrobią z niego tego, taką grę. Zaraz, coś tutaj mam? Tutaj jest 4, jeśli chodzi o żetony. 3. Dobra, nie wiem, czy to jest dobra wskazówka, ale jeszcze stąd wyjdę. Bo może... Tu jest jakaś rura. Już ją wziąłem. Tu mogę zeskoczyć, tak? Sobie. Ha! Super. I mogę wejść znowu po schodach. Świetna zabawa. Gdybym był pacholęciem, to bym się bawił w ten sposób bardzo. Cook 909, tak? To jest pierwsze przejście. Rozejrzyjmy się po tym pomieszczeniu, bo tutaj muszą być podpowiedzi do tego. Chyba, że tutaj coś zobaczę na biurku. The Flyer Title. Ciekawe. Zysk na lewo. Jeszcze raz zobaczmy to. Poszukaj adresu przedstawienia mroczego mężczyzny w kampanii. W kompanii handlowej. Zysk. Jeszcze raz mrok. Weselarze, coś. Co? To nie. Powiem tak. Dużo rzeczy mówię, ale o pewnych rzeczach wolałbym nie mówić, więc wybacz. Wybacz, ale nie będę się w ten temat zagłębiać. Rany są zbyt świeże. What is left, later is right, and tell is... Sądzę, że krzaku to tłumaczenie polskie odpowiada zagadce, tak? Tak sądzę. Zysk na lewo, jeszcze raz mrok, bo tu jest zagadka. To jest na pewno zagadka. Mamy tarczę podzieloną na 12 części i sądzę, że tutaj mogą być jakieś wskazówki na tym stole leżące, ale mogę się też mylić. No i Takes Two będę musiał w końcu zagrać. Koniecznie. Zysk na lewo. Nie wiem, czy ten stół jest jakąś wskazówką. Zysk na lewo z sejfu wyskoczył Łoziński. Dobre, dobre. Mogę cisnąć butelką. Co tu się stało? Popatrzcie. Popatrzcie, na pewno jest podpowiedź do zagadki. O, ale babol. Ale babol. Ależ babol graficzny. Zysk na lewo. Mrok to północ może. Nie wiem. What is left? Powiedzmy, że 12 to oznacza północ. What is left later is right, and hell is back again.
Jeszcze raz obejrzę sobie ten tekst. No, best keep the papers safe, czyli trzyma te papiery w sejfie, tak? What? Poczekajcie. 4, 5, 4. Popatrzmy sobie na polskie tłumaczenie. 4, 5, 4. Chyba tak. Wojtasie, właśnie o tym samym pomyślałem. Czyli 4 w lewo. Raz, dwa. Tutaj 4, 5 w prawo. I 4. Tak. Dokładnie tak. Wojtasie, wielkie umysły myślą podobnie. Dobrze. Dargo Manifesto. September 19, Czarny Faraon. Galatin Street. 4 kufry. Sarkofag. Nyarlathotep. Nyarlathotep będzie. Here we go. The address where Jeremy first encountered the dark man. Danielu, witam. Dobra, tutaj zakładam, że zaraz będą potwory, tak? To jest. Jeszcze przeładujmy sobie spluwa, ale niemal na pewno będą tutaj potwory. Bo inaczej po co by mi ta była broń? Więc zejdę na dół. Jest wódeczka, to jest najważniejsze. Jest wódeczka i możemy sobie tam wyjść chyba tędy już, prawda? Skakuj na górę, chłopie, na górę. Przeładuj. No i co? Jakiś... Jest tu jakiś cwaniak? Kuba No Love, witam serdecznie. No, jest tu jakiś cwaniak? Chyba nie ma już cwaniaków. Masterze, chyba nic nie... Znaczy, gdybym włączył jakieś opcje, to by dawało. Jeszcze chyba nic nie włączyłem przez ten czas. Niestety przychodzi człowiek chory psychicznie, trzeba go niestety wyciszać. To przykre, no. 50-latku. Lekarz, lekarz. Tylko to cię może uratować. Futur, czy mam jakieś przewidywania? Nie, bo to nie jest gra, którą śledziłem, więc życzę jej, żeby dobrze się spisywała. I oceny ma niezłe, naprawdę niezłe ma oceny. Liczę, że będzie dobra, natomiast graficznie wygląda no średnio, średnio graficznie wygląda. Looks like the fog cleared up. Dobra, tak, mgła zniknęła. Był kolega, 50-latek. Nie. Cóż mogę powiedzieć? No. Oglądać może, natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście ma tam... Są jakieś mocne problemy psychiczne. Albo jest ultra trollem, tak więc... Tak czy inaczej... U kolegi Borsuka 200 zrobił, z tego co Borsuk mówi, 200 aliasów zrobił.
i go męczył i nadal męczy. Więc to nie, jeśli ktoś to robi takie rzeczy, to znaczy nie jest zdrowy psychicznie, zdecydowanie nie jest zdrowy psychicznie. Tak, on zakłada nowe konta, tak. Czarny faraon. Nyarlathotep. Zawa 97, witam serdecznie. No, tutaj co mam? Naboje, bardzo dobrze. Pistolet maszynowy jest bronią, która spełnia moje oczekiwania. Cztery kufry gdzieś na górze powinny być. Już teraz widać, że ta gra jednak znacznie bardziej rozbudowana niż pierwowzór, którym był grą na swoje czasy wyjątkową, ale no zdecydowanie krótszą i nie poruszającą tylu wątków. To jest Jeremy? Tak. You want to tell me what this is all about? Futulize, Futulze, witam. The greatest show this side of the Mississippi. Now the hotel, the Black Pharaoh, the ancient magician who lived a thousand lives and wore a thousand masks. I can see why you settled on calling him the Dark Man. Saves your breath. So, you got scared by a stage magician, and now he's living inside your head. You can mock me, detective. You would be the crazy one to think his presence can be ignored. Look where we are! We didn't get to finish our last conversation, did we? You were about to tell me how to break the contract with the Dark Man. No, can't. We're turning loose on the world. So many innocent would die. But there is a way to break out of the deal. There is. You offered me a way out. Steps to take. What are they? You'll never find them. They're forever entombed in his sunken desert temple. Tu damy się we wspomnieniach nam. I'm not your enemy. Tell me where to go. How do I find the temple? No, we can't. I have to make this sacrifice. Krzaku, tak to jest on. To jest ten... I'm gonna save you. On użyczył głosu, twarzy, mock-upu. Tak, to jest on. Dobrze, podejdźmy do niego. How do you save someone who doesn't want to be saved? Well, he's gonna get saved no matter what. I just need to find the temple somehow. Okej. Okay. Proszę, mamy tutaj symbole znaków zodiaku. Muszę sobie przypomnieć, który jest który, bo jak zwykle zapominam. Na całe szczęście mamy ściągawkę. Więc mamy bliźnięta i mamy tego. Pannę. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8. 5 i 8.
piąty i ósmy. I co jest jeszcze tutaj? Może coś jeszcze? Czyli tak, na małym jest ósemka, na średnim jest piątka, a na dużym co jest? A, są, widać tutaj, są chyba ryby. Tak, to są ryby? Sprawdźmy. Tak, czyli 2, 5, 8. 2, 5, 8. Jeszcze raz zerknę sobie. 2 na dużym, 5 na średnim, 8 na małym. Dobra, ustawiamy. 2 na dużym, 8 na małym. Czy chyba najpierw duży trzeba zrobić? Dwójka. Gdzie jest ta dwójka? Tutaj jest dwójka. Na tym powinno być 5. To jest 5. I teraz na tym powinno być 8. Ale coś źle zrobiłem. Dwa, pięć, osiem. Michaelu, sam nie wiem, za co chcę przeprosić. Nie mam zielonego pojęcia. Dwa na dużym, pięć i osiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No dwa, pięć, osiem. Zdecydowanie. Jeszcze raz. Dwa. Albo na odwrót. Osiem, dwa, pięć. Może tak. Znaczy osiem, nie. Osiem. Ułożyłem właśnie przypadkowo. Osiem, pięć, dwa. 8, tak, 5, 2. Żadne brawo, przypadek. Powinienem od razu wiedzieć, że nie 2, 5, 8, tylko 8, 5, 2. No ale udało się. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie. No i wychodzę na pustynię. Tak, jestem w Egipcie, w świątyni, wychodzę, proszę, jest zaćmienie, odchodzę od zmysłu, wejście na pustynię. Mam latarkę, co to latarka, ona nic nie daje, jest ciemno, muzyka egipska od razu, zaćmienie słońca, Bolesław Prus gdzieś tutaj siedzi obok i spisuje, żeby mieć materiał faktograficzny do swojego wielkiego dzieła, do Faraona. Mogę tu zaskoczyć jakoś? Chyba nie. Spróbuję sobie, a tędy trzeba przejść. Jest światło jakiejś ekspedycji. Lisan al-Kaib. Żeby czerwie przyszło, musiałbym tupać tak dum, dum, dum. Skarabeusze z D2, no tak. Elektryczne skarabeusze, najgorsza rzecz. I proszę, mamy obeliski. A sunken desert temple.
Wiecie co, w tych wszystkich przejściach między światami bardzo jest dla mnie dużo skojarzeń właśnie z grą wspomnianą już podczas transmisji, czyli Eternal Darkness. Tam też była pustynia, też było przechodzenie między światami, też było rozwiązywanie zagadek, tylko bardziej skomplikowanych trochę chyba, i walki z potworami, które były gorsze niż tutaj. Bo tam ogólnie mocno toporne to walczenie w Eternal Darkness było. Mam linę. Lina. Lina Al-Gaib. Lina Al-Gaib! Poza Doliną Nilo. The temple of Nefrenkar lies under our camp. Despite all efforts, that unholy site did not collapse, but sink beneath the sand. The pharaoh is long dead, his name meticulously stricken from all ancient writing. But that stage meant for blood and terror remains. The temple is Witam Jogarze, witam. Built to harbor all the haunters of the dark found in the very depths of our universe. Calling on the gods meant creating a bridge between our world and theirs. The terrible Aldebaran of Taurus. The Black Sun was seen as the most important star Ciekawi in the night sky. Because according to the Kitab al-Azif, it was said to be the home of that crawling chaos known as Nyarlathotep. It was said that the priests could open shafts channeling the light emitted by that strange stone called the Shining Trapezohedron. Several strings pulled together above the statue of that trapezohedron to jest centralny punkt mitosów, mitów Cthulhu. The gifts bestowed on the sender are completely undocumented. Zobaczmy sobie tutaj. But often assumed to involve dark trapezohedron. Where souls are traded for malicious miracles. Dobra. Idziemy. Co tam? A tutaj jest jeszcze amunicja, oczywiście. Amunicja musi być. Nabój do pistoletu maszynowego. Najlepiej walczyć się z mumiami za pomocą karabinu maszynowego. To jest mój ulubiony sposób radzenia sobie z mumiami. Można jeszcze im... O, wy dziady. Paszły! Dobranoc, Krycho. No i co teraz? Mogę tutaj jakoś przymocować linę. Pewnie będzie trzeba ją przymocować, nie wiem, do któregoś z tych punktów, żeby się opuścić na dół. Tak, tutaj. Lina, zaczep. Here we go. Here we go. Here we go. Szuwarku, dziękuję serdecznie. Dzisiaj jest dzień obdarowywania. W sumie dużo przeszło dzisiaj. A więc Tulio, Nun Moon, Tom Mil, Mateusz Czech i Gramsot. Dziękuję serdecznie, Szuwarku. Użyj starych mechanizmów świątynnych, aby ujawnić kontrakt. O. Taurus. And one star is clearly bigger. Must be important. Co by tu mamy? Nic co nie mamy. Powinienem mieć taką laskę jak doktor Indiana Henry Jones Jr. Proszę, otworzyłem przejście, ale nie wiem. Paszły mi paszkudy. Będziecie mi tu łopotać skrzydłami nocy. Urna kanopska. Coś mi tutaj źle brzmi. Kanopion, to raczej nie jest kanopska urna, ale dobra.
wejdźmy tam do środka i zobaczmy, co się tam... O! Słyszę. Słyszę złe rzeczy. Złe rzeczy pełzające w ciemności. Creeping Death. Jest klimat, naprawdę jest dobry klimat. W takich grach stworzenie dobrego klimatu to już jest pół sukcesu. Blade na DVX-ie. Czemu na DVX-ie? Mam to na Blu-rayu chyba nawet. Blade to był bardzo dobry film. Jeszcze zanim Marvel się skiepścił. Horyzont, klucz. Soczewka wykonana z niespotykaną precyzją, opatrzona znamiennym hieroglifem. Nie, ten typie to jest gra, która powstała 16 lat później, czyli w tym roku. Ale rozumiem, taka krotochwila, żarcik. Dobra, naciśnijmy. A, to powinienem obrócić oczywiście. This one looks operational. It worked. Ha! Udało się. Niesamowite. Niesamowity sukces. Mini Talos. No na razie w szranki konkury z Talosem stawać nie może. Mogę strzelić w to sobie? Zobaczmy. Mogę! Jest fizyka. Wahadło fika. Bodzio, bardzo się cieszę, że oglądałeś gry słowa. Właśnie, zobaczę jak tam z oglądalnością. Na którym miejscu jest w stosunku do poprzednich materiałów taka, no, średnio, tak? Ostatni Grysław jest na 6. miejscu z ostatnich 10 materiałów, więc, ale jest okej, okej. Kiedyś na takie wyniki bym się cieszył bardzo, nadal się cieszę, bo prawie 3000 osób obejrzało już, więc jest dobrze. Kiedyś, kiedy Grysława oglądało 100 osób na YouTubie, to nawet nie mogłem marzyć o tym, że w ciągu dnia nagle będzie 3000. Panie Zbyszku, wygląda na to, że będzie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi zdają się wskazywać na to, że będzie. Natomiast nie wiem, czy to jest... czy będzie to dobry pomysł. Ja wolałbym, żeby twórcy oprogramowania po prostu zaczęli lepiej wykorzystywać możliwości istniejącego sprzętu. No ale cóż. Widocznie takie stwierdzenie jest niemodne. Slowiku się witam. O, słyszę łopoczący w ciemności. Łopot. O, tu jest coś jeszcze, jakiś wunsz. Ale fajnie to wygląda. Podoba mi się. Podoba mi się. Oj, niech przestaną robić gry pod PlayStation 4. Bar? Tak, oczywiście, że tak. No ale już jest ich coraz mniej na szczęście. Ten typ W, no... Jakby to powiedzieć. Najpierw powitam Pawelosa. Ja ogólnie przeciwko DLC nie mam, jeśli jest nic przeciwko, jeśli jest kosmetyczne, natomiast to, co Capcom zrobił, czyli DLC blokujące część gry, jest postępowaniem ze wszechmiar godnym potępienia, żenującym wręcz. I przykrym, zwłaszcza, że nikt o tym nie wiedział, oni to wrzucili już po pojawieniu się recenzji
I wątpię, żeby recenzenci, którzy testowali grę przed premierą, wiedzieli o tym, że będzie tak agresywny pomysł na monetyzację tej gry. Mam nadzieję, że się z tego wycofają jakoś. Pawelosie, bardzo pozytywne są wrażenia. Ta gra nie jest może ósmym cudem świata, natomiast gram w nią z niekłamaną przyjemnością. A to najważniejsze. No tak, rzeczywiście, Bodzio, jeśli teraz chce się grać w najlepszych warunkach, no to chyba pecet, tak? Mocny pecet najlepiej daje radę. Dobrze. Tutaj musimy... Mogę palić te dziady? Ja chcę was spalić. Palcie się! Ha! Mogę! Mogę! Tak, nie zasługujecie na nic innego, tylko na spalenie. Dobra, tam otwórzmy drzwi. Tu jest jeszcze jakiś dziad. Ale otwórzmy tam drzwi najpierw. It worked. Mi się pojawił. Niezbyt ogarnięte te stwory, inteligencją nie grzeszą, ale to dobrze, dobrze. Zachowują się jak ekshibicjoniści. Podlatują i robią... Patrz! Patrz na moje ptasie genitalia. The New Nightmare, bardzo dobra część. Przez wiele osób uważana za najlepszą część ze wszystkich. Tylko Edward Carnby w tej części jest taki, powiedzmy, no, młodszy znacznie. Wygląda jak gotycki bohater. Tutaj chyba nie przejdę dalej. Kiedyś trzeba będzie przejść tego New Nightmare, zobaczyć jak się zestarzało, bo ostatnio w New Nightmare grałem z 20 lat temu? Nie, chyba więcej nawet. Ciesak? Dobrze, niech będzie ciesak. Kolejny postument do oświetlenia. Czy tym ciesakiem tutaj mogę coś zrobić, czy nie? Dobrze. Udało się. Co tutaj mamy? Kolejny przedmiot kluczowy, tym razem gwiazda. Jego trzeba będzie wstawić chyba tutaj. Dokładnie. No nie mogę. Czemu nie mogę? To ciekawe. Hmm.
wejdźże tu. No, tutaj już jest ustawione. Może muszę na dół zejść znowu. O, tu jest gazrurka. Gazrurki nie wymienię na ciesaka. Znaczy nie, nie wymienię ciesaka na gazrurki. Na gazrurkę. Kurczę, ciesak. Jest coś takiego jak ciesak? Ciesak? Wydaje mi się, że tutaj powinienem móc ustawić. Szuwarku, dziękuję. Nie wiedziałem. Na moich transmisjach nawet ja się czegoś mogę nauczyć. Natomiast przed... O, tutaj trzeba tą gwiazdę ustawić. Gincie, dziady. Jakiś podskakuje jeszcze. Spalony. To nie Batmany, raczej Man-Baty. Był taki komiks swego czasu, Batman vs. Man-Bat. Man-Bat był takim szalonym naukowcem, który postanowił upodobnić się do nietoperza, ale w sposób fizjologiczny i fizyczny. Postanowił stać się nietoperzem. Nie skończył dobrze. Już otworzyłem. Dobra, to wychodzimy i... No, kucaj, kucaj! Kucaj, chłopie! Profesorze, mam cicho transmisję. Jesteś pierwszą osobą, profesorze, która zwraca na to uwagę. Ja bym prosił o potwierdzenie, czy rzeczywiście mam strasznie cicho transmisję. Tutaj będę musiał coś ustawić później zapewne. Ohoho, dawnośmy się nie widzieli, kolego! Ja mam głośność niezmienną od wielu transmisji i może rzeczywiście, jeśli masz ustawioną gdzieś inaczej, to u mnie może wydawać się cicho, podgłośniej troszkę. Powinno być ok. Proporcje, wydaje mi się, dźwięku z gry i mojego gadania są na odpowiednim poziomie. Rozwalmy to. Doskonale. Ten oczodół trzeba trafić zapewne.
Znaczy, siebie raczej głośniej, musiałbym mikrofon mieć bliżej. Ja mogę mówić głośniej, nie ma problemu. Choć... już jest taka pora nocna, żeby lepiej nie budzić osób śpiących w waszych domach. Dobra, użyjmy tego. Pewnie ostatnia soczewka. Tak jest, którą trzeba będzie położyć na górę. Czyli... No niezbyt oryginalne zagadki, ale okej. Niech będą sobie. Jeśli ja jestem trochę cicho, to przesunę sobie bliżej mikrofon. I teraz będę ho ho tak głośno. Głośno, że ho ho. Dobra, zapisałem stan. I zapewne po przejściu tego mrocznego, piramidalnego etapu na dzisiaj zakończymy transmisję. Ja jutro rano mam granie w wsiąść do pociągu Legacy. Po Velosie jest kilka transmisji z Rebirth. Więc tak, grałem. I będę grać dalej. Także teraz w tym tygodniu była krótka przerwa od Rebirth, natomiast jest to gra, która tak mi się podoba, że na pewno będzie kontynuowana. Obawiam się niestety także, że do gier, które będę kontynuować, może dołączyć Dragon's Dogma, no. Niestety. Bo to jest ostatni, chyba, ostatnie zwierciadło, które tutaj muszę umieścić. I muszę je dać zapewne tutaj. No, zablokowało się. Teraz muszę wejść na samą górę. Ten typie dziękuję za troskę, ale wydaje mi się, że chyba więcej osób. Jak odświeżysz sobie transmisję, to podejrzewam, że tych łapek w górę może być więcej. To jest dziwnie robione przez YouTube'a, nieaktualizowane na bieżąco, tylko trzeba rzeczywiście odświeżyć sobie chyba. Okej. Czyli teraz... Z tego bocznego, obstawiam, muszę wystrzelić w środek. Bo za dużo dobrych gier wyszło na raz. Scorpion L, czy ja grałem w Dooma? Tak. Czy ja rozumiem, czy nie wiem, czy to jest pytanie żartobliwe, czy na serio? Trudno mi powiedzieć, drogi P Scorpionie L. Ale tak, odpowiadając ci całkiem poważnie, grałem w Dooma, tak, zdarzało mi się grać w Dooma. Ba, ja jestem tak stary, że kiedy Doom wyszedł, ja już byłem dorosły i w niego grałem. Kamilu, tak, miałem nadzieję, że jeszcze w marcu wrócę do Sama IMAXa i może jeszcze wrócę w marcu do Sama IMAXa, może w środę odpalę Sama IMAXa, zobaczę. Bodziu, ja obstawiam 3-1, ale jestem niepoprawnym optymistą. Niepoprawnym optymistą jestem. Dobra. Chyba w takim razie które muszę ustawić? Bo wydaje mi się, że tutaj muszę doprowadzić, ale chyba nie z tego. Chyba, że zaraz tu, o. O, tu. I teraz chyba mam ten środkowy, muszę dać na środek jeszcze. Kto nie widzi czatu na... a Skorpion to 50-latek. Nie. Chyba nie. Teraz to tutaj, nie?
Tak! Jest, udało się. Wszystko działa. Zabawy ze światłami, to jest... Była kiedyś taka gra, Deflektor. Na ZX Spectrum jeszcze. Jak już powiedziałem, w ogóle w tę niedzielę, czyli pojutrze, w zasadzie jutro, jutro z samego rana jadę do Warszawy tylko po to, żeby nagrać podcast Słuchaj Gier o grach, będziemy o Lucasfilmie rozmawiać, o systemie iMuse i tak dalej. Muszę tam szybko zejść. Też sądzę, że musisz tam szybko zejść. Biegnij, ale chyżo! No super. W drugą stronę biegnij. O, ja w sumie, kurczę, to nie jest głupi pomysł. Ja bym zagrał z widzami w jakąś taką grę, tylko musiałbym poćwiczyć. Kiedyś, nie ukrywam, byłem niezły w Quake'a. Może nie bardzo dobra, ale niezły. O, spadło coś na niego. Chłopie, ja mam wódkę! Co ty do mnie w ogóle podchodzisz? Chcesz się równać z mocą wódki, no? No, już sobie golnąłem i jest spokojnie. This is ready to collapse. Ależ mu wystrzeliłem prosto w jego czerep. Biegnij, chłopie, biegnij. Uciekniesz w samą porę. Zakładam, że... Już uciekłeś. Udało ci się, brawo. Cześć, Trasku. Dobra, co mamy tutaj? Skrzyneczka w skrzyneczce? Sztylet i jazzowa muzyka. Acknowledge psychological trauma, breakthrough barriers of self-deceit, temperamentic behavior. These are the dark man's terms. The contract. Huh? Krasaku, w Zeldę zagraj, w Zeldę. I w Mariana, i w Metroida. Bo to sen jest, to wszystko jest sen. Rozdział czwarty będzie teraz? Tak, rozdział czwarty. Moi, bonjour. What are you doing? Oh, I found some. Great. Was it alcohol? God, no. I just got the wind knocked out of me. I think I know how to break the contract with the Dark Man. Ten typie dobrej nocy. What exactly does that mean? Everything going back to normal. All right. I found some more information on Dorsetto and the patients. There are some seriously strange things going on here. I'm pretty sure two of the patients are dead, and maybe even the clerk. Oh, yeah. I kind of just gave up on worrying about that. Well, just keep your eyes open, I suppose. What were you doing again? Jeremy made a pact with the Dark Man to keep all the madness locked inside Dorsetto. All right. Materialisto, witam. I just have... Where is it? Where's the talisman? Na szyi masz tej. It's around your neck? Ah! Ah! I worry, detective. Don't, I'm fine.
I worry that you're not much help on this case. At least you're a good distraction. Trust me. You're getting your money's worth. Przepraszam, materialisto. At this rate, I'm an absolute bargain. Że co? Materialisto, przepraszam, czy ty nie jesteś 50-latkiem tutaj? Kolejnym? Mam wrażenie, że... Ja nie rozmawiam z czatem, ja nie widzę czatu. Ja bardzo dużo rozmawiam z czatem, mój drogi materialisto 29. Jak to jest? Co jest strasznie cicho? Zrób sobie głośniej, wiesz? Możesz zrobić głośniej. Na YouTubie, możesz też na YouTubie zrobić głośniej. To jest tak samo dźwięk ustawiony na Twitchu i na YouTubie. Dokładnie tak samo, bez żadnej różnicy. Może nie masz tego suwaczka przesuniętego na YouTubie i wtedy będziesz mnie słyszał lepiej, po prostu. Liquid Crystal, podoba mi się. Kontrakt z mrocznym mężczyzną, obejrzyj. James Hartwood, 50 lat. Philip Hartwood, brat jego. Oj, mamy hieroglify na dole. Mhm. Więc lekarstwa mnie zawiodły, nic nie mogę zrobić, aby odczynić klątwę Hartwoodów. Tylko sztylet ofiarny może uwolnić rozpacz z oka Jakuba. Jednak dokonanie tego sprowadziłoby zagładę na Terseto. Na zgarocie, witam serdecznie. Niech moja klątwa będzie, stanie się bronią, tak? No też Szymonie, tak zakładam, że wszędzie, że tak jest dokładnie tak samo, no i tyle. Posta po wertyku. Sądzę, że się wycofają z tych rzeczy. Dobra, to co? A tutaj jest napisane. Medicine has failed me, albo lekarstwa mnie zawiodły, tak. Materialisto, to masz takie przyciski z boku i tam możesz sobie zmienić głośność. Natomiast wydaje mi się, że piszesz to tylko po to, aby zabawić się tanio moim kosztem, mój drogi. Ja jestem bardzo uprzejmy i jestem w stanie odpowiadać ci na twoje pytania do pewnego momentu, w którym uznam, że, jak to mówi mój kochany tato, że każdy żart ma swój limit. Każdy żart ma swój limit, więc taka prośba ode mnie, nie przeginaj. Ja się nie będę w ogóle potyczkował i tyle. Niech moje przekleństwo choć raz stanie się bronią, akceptuję twoje żądania, pełzające chaosie, wznieś wokół tego przeklętego szpitala mury swego więzienia, kiedy zło umrze z głodu, ja zostanę pogrzebany na wieki. Włam się do gabinetu doktora Greya i dowiedz się wszystkiego, co wie. Moje miejsce. Wróć do Derseto. No już jestem w Derseto. Wróciłem do Derseto. Co tutaj mam? Amunicja przede wszystkim. Mua, ja polecam odpalić na GeForce Now, jeśli masz taką możliwość. Zapowiada się klimatyczny wieczór, oczywiście. Tędy nie wyjdę. Zresztą i tak już będę powoli kończyć, moi drodzy. Natomiast na pewno będę też tę grę kończyć ogólnie na transmisji. Rodzeństwo. I think he wanted a good guy. Well, you know, like us.
Will he be all right with her coming? Praise the mother. You don't need to know about all that. Let go. Just calm down. Ain't time. Drogi profesorze, czy też materialisto, jak cię tam zwać. Powiedz mi, mój drogi, co ja mam zrobić, żeby twoje skołatane nerwy uspokoić? Mówię do mikrofonu, jest na maksa włączone. Czego ty jeszcze chcesz? Oprócz tego, że siejesz tu zamęt, wszystkim pasuje, tylko nie tobie. Wszystkim pasuje, tylko nie tobie. Więc... Jak już powiedziałem, chyba takie motto zrobię tutaj. Każdy żart ma swój limit. I dyskutowanie z sobą też jest bardzo ciekawe, jak widzę. Zobaczmy, co jeszcze tu muszę zrobić w ogóle. The two orderlies still hadn't found Jeremy. Conby figured this was good news. Szafranie, witam serdecznie. Posta po wertyku, tak, sądzę, że to jest ta sama osoba. Także jeszcze rozmawia sam z sobą. Drogi krzaku, bez tego tobie zadam pytanie. Tu mam mikrofon. Powinienem tak siedzieć i mówić do niego. Mam gaina bardzo głośno. Jeśli masz cicho, to naprawdę po twojej stronie leży więcej możliwości zwiększenia głośności. Potencjometr. Takie urządzenie, które pozwala ci zwiększyć głośność. Sugeruję zastosować. Oj, materialista, dobrze. Nie no, przyszło jeden kolega, który narzeka z dwóch kont prawdopodobnie. Mam wrażenie, że to jest ta sama osoba. Tak, ja po prostu będę ignorować i tyle. Slowikusie, dobranoc. Trzymaj się. Dziękuję, szuwarku. Ja obstawiam, że to kolega 50-latek w nowej postaci. To jest to sposób pisania i błędy ortograficzne, które robi, wskazują na tę osobę postać. Christ, what the hell was that? It's blocked. Flipie, masz rację. Ja rzadko to robię, ale po prostu... No, masz rację. Po prostu nic nie powinienem robić i tyle. Stosunkowo rzadko takie sytuacje się na transmisji pojawiają i dlatego pewnie zareagowałem. O. Otwórz. We must have faith that Jeremy's pact with the dark man is a bluff. Dekan, dziękuję serdecznie. Visitors will find him and prove it's all nonsense before night falls. What is true is our attempt to call on her. Too many things have happened for this evening to be in vain. Think of Jack and Cassandra, even Perosi. Czyli kultyści ma, to są po prostu kultyści. Grace is our goat without horns. She knows it and will play the role. You must talk to your brother Batiste. I worry that he will fail us. Krzaku, ja nie mówię o tobie, mówię o profesorze i materialiście. Że to jest jedna osoba. No przykro mi, że u ciebie słychać ciszej. Nic z tym w tym momencie nie zrobię. Zakładam, że nie jest to problem, który powoduje, skoro przez dwa lata cierpiałeś w cudzysłowie. Wytrzymywałeś to i teraz wytrzymasz.
Poczekajcie. Jarku, dziękuję serdecznie. I idziemy dalej. Jeszcze raz. Włam się do gabinetu doktora Graya. No właśnie, ten gabinet jest za tą pocztą. To jest, o, tutaj gabinet doktora. Czyli trzeba będzie rozwiązać zagadkę zapewne. Natomiast mamy poblokowane drzwi, czyli trzeba będzie przejść dookoła cały czas tę posiadłość, tak? Bo tutaj drzwi zostały zablokowane. Jak mniemam. Tak, przejście jest zablokowane. Jeszcze raz. Przez bibliotekę się nie dostaniemy, czyli trzeba wejść na górę i zejść później. O, słyszę czyjeś głosy. No właśnie, lepiej nie wpaść na sanitariuszy. Oni chcą mnie złożyć w ofierze. Perfect time to snoop around his office. Nie mogę tam wejść. Czyli tędy? Nie przejdę. Jeszcze raz, popatrzmy na mapę. Szarmancki, Osiu, jeszcze gram. Chcę zobaczyć, jak dostać się do gabinetu doktora Graya chociażby. O, co tutaj? Przedtem nie miałem tego. Zbiorowy obłęd, a kolonia artystyczna Astarte. Lunacy and the Astarte Artist Colony. A monograph by Yael Klein. In early 1909, the old Derceto plantation outside of New Orleans was turned into an artist's colony. Three famous European artists rented the house. A ciekawe, czy naprawdę coś takiego się wydarzyło. The colony was chiefly run by Sebastian Cortez, who was playfully dubbed the captain by his collaborators William Argus and Heinrich Kassel. The colony existed for 6 years until one day all 12 members disappeared without a trace. It is widely believed that their disappearance is connected to the disastrous hurricane that passed through on September 29, 1915, but nothing truly supports this claim. Czy Astarte się też nie pojawia w Elon dwójce jako nazwa statku pirackiego? Their love for hosting parties and their elaborate contributions to the Mardi Gras parades as the pirates of Pontchartrain. Accounts of their lifestyle can be found in almost. Kolejna strona. Zresztą słowo Derceto jest grecką wersją imienia syryjskiej bogini płodności. Jeśli chodzi o plantację Derceto, nie sposób mówić o przypadku. Wiemy, że Elijah Pickford nosił się z zamiarem zbudowania świątyni dla swojej sekty, ponieważ już 2 lata przed zakupem ziemi rozprowadzał broszury dotyczące owych planów. Szacuje się, że w momencie założenia plantacji grono wyznawców liczyło prawie 100 mężczyzn i kobiet, głównie marynarzy, maronów i kajunów. Dla osób z zewnątrz Derceto maronowie i kajunowie to są w ogóle chyba mieszkańcy Luizjany, którzy są chyba tak jak mulaci czy metysi, jak mulaci bardziej. Dla osób z zewnątrz Derceto uchodziło za zwyczajną plantację niewolniczą, co pozwoliło Pickfordowi i jego trzutce działać w ukryciu przez dziesięciolecia. W wyniku uderzenia huraganów Ameryki... O! Posta po wertyku, widzicie? Oficjalna wersja historii głosi, że sekta istniała do 1862 roku, kiedy to armia Unii spaliła plantację i przepędziła z niej wszystkich mieszkańców. Po wojnie secesyjnej w ruinach Derceto zaczęli się gromadzić nowi przybysze, którzy obrali sobie za obiekt kultu nową boginię płodności Shub-Niggurath.
O ile Dereseto to rzadko spotykane imię, nie jest ono zupełnie obce uczonym. Również Astarte jest dobrze znaną boginią i być może jej imię zostanie nieświadomie wykorzystane przez grupę odczytanych artystów. Mało kto jednak słyszy o Szubni Górat. No, haha. To prawie niemożliwe, aby wiedzieli o niej, aby wiedział o niej jakikolwiek mieszkaniec Luizjany. O, postęp w artykuł. Dziękuję. Osoba należąca do francuskojęzycznej grupy. Czyli coś mi objało się, ale nie do końca w tym kościele, co myślałem. No to taka ciekawostka. Pierwszy Alone in the Dark, twórcy wystąpili do Chaosium o licencję z Zewu Cthulhu, ale jej nie otrzymali, więc no, zapożyczyli sobie bezlicencyjnie tak naprawdę. Imię to znajdziemy wyłącznie w rzadko spotykanych księgach, takich jak niewypowiedziane kulty czy Necronomicon. Uważa się, że jest ono zniekształconą arabską frazą, którą można przetłumaczyć jako odnosząca się do mrocznych młodych, tak, czarna koza. Kilka kapitów poświęconych tej bogini jest tak szokujących, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby budować religii czczącej te wartości. Kult Szubni Górat okazał się niezwykle trudny do wykorzenienia. Uważa się jednak, że choć na przestrzeni lat policja aresztowała i pozbawiła życia kilku jego członków, w końcu to sami wyznawcy doprowadzili do jego upadku. Wydaje się to zresztą powszechnym zjawiskiem w dziejach wszystkich kultów Dereseto. Kiedy kapitan J.W. Norton z Armii Unii przybył na miejsce, opisał mieszkańców Dereseto jako niedożywionych i niezrównoważonych psychicznie. Stawiali zaciekły opór, mimo że wojsko przybyło im na ratunek. Wydawało się, że nic nie mogło odwieść ich od autodestrukcji. Podczas gdy zniknięcie kolonii artystycznej Astarte pozostaje tajemnicą, ów powtarzający się motyw zdaje się sugerować, że ich los przypieczętowały szaleństwo i paląca żądza poświęcenia się bogini płodności od tysiącu imion. No, fajne. Drzwi się za mną zamknęły, były. Idziemy dalej. I tędy wyjdę do oranżerii chyba. Tak, tędy wyjdę do oranżerii. I przez oranżerię będę mógł się przedostać... Czy tymi schodami pójdę dalej, czy nie? Nie, będę musiał wyjść na zewnątrz, tak jak wchodziłem do posiadłości na samym początku, widząc to piękne drzewo tutaj. No. Teraz Dereseto w deszczu i mroku. Wiktusie, witam cię serdecznie. Tutaj przestawiałem drabinę i po tej drabinie będę mógł też wejść na górę. Wiktusie, no ja długo grałem w Zew Cthulhu. To był jeden z pierwszych systemów. Co tu się dzieje? Jakieś dziwne efekty dźwiękowe. Jeszcze w latach 90. grałem w Zew Cthulhu, więc w papierową wersję, więc znam. Całkiem nieźle. Mój syn Andrzej prowadzi od wielu miesięcy kampanię w Zew Cthulhu, taką rozbudowaną bardzo. Więc... Skorpionie, nie mam pojęcia, nie śledzę doniesień o odnowionym Gothicu. Wiem, że to gra bardzo bliska wielu rodakom, natomiast nie śledzę tego, co się dzieje. No chyba powinno być, bo oni to zapowiedzieli już ze 2 lata temu, prawda? Dobra, i teraz będę mógł dojść do siedziby doktora, do pokoju doktora. Dzyń. Szepczący w ciemności, wydaje mi się. Jeśli chodzi o opowiadania, bardzo, bardzo polecam Dagon. Jest krótkie i wspaniałe. Latający Holender. I mam kolekcję z gotową całą. Tak, jest gra Dagon, a w zasadzie takie, można powiedzieć, doświadczenie multimedialne, bo to trudno nazwać grą. Po prostu idziemy i są odczytywane kolejne strofy tego opowiadania. Opowiadanie jest poruszające. Tędy nie przejdę.
There must be a spare key to Dr. Gray's office in here. Oczywiście, że musi być tu klucz. Gdzieś znajdę go. Znajdę klucz i na tym zakończę dzisiejszą transmisję zapewne. O, w sejfie, oczywiście. I don't have the combination for this. A może Jeremy ją znał? Maybe Jeremy did. Oczywiście, więc zobaczmy notatki po Jeremym. Bo Jeremy spoken. Clear as a day. Tak właśnie mówił Jeremy. Jasno. Niczym słońce. Zobaczmy sobie tutaj. Nie wiem, czy to może być... Czy to 913 to może być kod? No ale ewidentnie widać 913, nie? Tak rzuca się w oczy i to nie wygląda na datę tak naprawdę. All right. Time to get Jeremy out of that contract so we can get the hell out of here. Wydla się Erwin Howard czy Robert Edwin Howard? Roberta Howarda, Roberta i Howarda bardzo lubię. Moim zdaniem znakomity był to pisarz. Cześć Aniu. 900, tylko właśnie w jakiej kolejności to dać? 9, 1, 3. It worked. Ta-da-dam! Ta-da-dam! Jestem kasiarzem! Jestem kasiarzem, pusty pokój. The last guest in the empty room suffered from severe maladaption. Dobra, ja tu przerwę i wydaje mi się, że lepiej będzie jak... Nie jestem aktorem jak ten pan, ale po prostu lepiej będzie, kiedy tekst czytany odpowiada temu, który widzicie na ekranie. Więc ostatni pacjent z pustego pokoju cierpiał na poważne zaburzenia adaptacyjne. Muszę to zapisać, gdyż jeśli dobrze rozumiem tę przypadłość, może ona sprawić, że później będę się tego wypierał. Mam podstawy sądzić, że ja również odczuję skutki owej dysfunkcji. Niektóre osoby, które zetknęły się z tym pacjentem, przyswoiły sobie specyficzny światopogląd, zgodnie z którym wszystkie wydarzenia mają charakter odgórny, a ich przebieg jest zniekształcony. Przyjęcie tej perspektywy sprawia, że część ich wspomnień staje się nie do zniesienia i skutkuje ich wyparciem. Nic z tego nie rozumiem. Nie pamiętam nawet, co się stało z tym pacjentem. Myślę, że kiedyś doszło tu do jakiejś pomyłki, o której z czasem wszyscy zapomnieli. To samo z pewnością dotyczy jego dokumentów. Musiały zostać zniszczone, jeśli kiedykolwiek były w naszym posiadaniu. Któż to mógł napisać? Żadnego pacjenta nigdy nie umieściliśmy w pustym pokoju. Ile zarabiam na kasowaniu? Cennik na maila. Cennik na maila. No dobra, jeszcze wejdę do tego gabinetu, zobaczę co tam jest. My soul, podoba się. Gray's office, all to myself. Let's see if we can figure this guy out. Będę rozgryzać doktora Graya, czyli doktora, który prowadził naszego drogiego Jeremiego. Mamy klucz do klatki schodowej. Flipie, dziękuję, że wpadłeś i do zobaczenia przy następnej transmisji. Rzecz Kassandry. I have finished tidying up Miss Beauregard's belongings. I will leave it to agent you to contact Cassandra. Her agent and have them collect okay. The things. This Mrs. Thompson to jest pani pielęgniarka, tak? She might want back, czy pani gubernantka? Francja, w końcu znaleźliśmy Francję. Francja, brakujący element globusa, który pewnie po włożeniu tegoż to elementu otworzy nam kolejne przejście. Piracki skarb McCarthy'a. This is where McCarthy has hidden my favorite young. It's very important. Okay. Czy jak popatrzymy sobie na pokój, to w tym miejscu. Tylko który pokój? Poszukaj skarbu z rysunku Grace. Czy to jest ten? Jeśli to jest ten pokój, to prawdopodobnie ten skarb jest gdzieś tutaj. Jeśli to jest ten pokój, oczywiście. Ale co tu mamy jeszcze? Mamy maszynę do pisania.
mamy możliwość otwarcia pokoju. No i coś zapisane na maszynie. Terapia Jeremiego. Dearest Dr. Manzetti, I find myself. Drogi doktorze Manzetti, przegrywam bitwę z moim pacjentem. Jak ujawniłem w poprzednim liście, urojenia całkowicie go pochłonęły. Nie to jednak jest w tym wszystkim najgorsze. Nie dość bowiem, że dręczy go paranoja, to jeszcze jego obłęd jest na tyle sugestywny, że udziela się innym pacjentom, skutecznie kładąc podwaliny pod zbiorową histerię. Piszę do pana z nadzieją, że udzieli mi pan jakichś wskazówek. Przede wszystkim chciałbym uniknąć wyniszczającej dla mojego pacjenta operacji, ale zaczynam się również martwić o własne zdrowie. Słowa mojego pacjenta są zupełnym szaleństwem, ale zdają się rezonować w jakimś pierwotnym instynktem w moim wnętrzu. Próbowałem wykonać zdjęcia rentgenowskiego mózgu, co jednak, o dziwo, okazało się problemem. Ciemne plamy pokrywały płyty radiograficzne, zasłaniając wszystkie szczegóły. Pacjent patrzył na felerne zdjęcie, płacząc z przerażenia. Powtarzał, że te ciemne obszary to cień robaka, który trawi go od środka. Nie dopatrzyłem się tam niczego nadzwyczajnego. Mam nadzieję, że to znak, że mój umysł nie jest tak podatny na obłęd, jak się obawiałem. Po dalszych dociekaniach mój pacjent opisał owe cienie jako swoiste chtoniczne monstrum, które próbuje wtargnąć do jego sanktuarium. Jest to wyraźne odniesienie do jakiegoś rodzaju biblioteki lub klasztoru, miejsce, które nazywa Traoeją, na które pełni funkcję psychicznej przystani. Jako że w tej wyimaginowanej oazie zagraża owa chtoniczna istota, zbudował sobie inne, mniej przytulne schronienie. Ostatnio przywołuję metaforę parowca, który osiadł na mieliźnie. Czuje, że musi uruchomić silniki i zawrócić, ale boi się, że dziura w kadłubie spowoduje zatonięcie statku. Przez ostatni tydzień przyglądałem się, jak obraca tę metaforę w rzeczywistość. Wprawdzie wie, że jest ona wytworem jego wyobraźni, lecz stara się uczynić z niej realne wspomnienie. Jestem pewien, że to moja szansa na przełamanie jego skłonności do tworzenia fałszywych autosugestii. I na maszynie napisana. Liquid Crystal to pytanie do instybutora czy do mnie, bo nie wiem. Nie wiem, o jaką grę chodzi. No. Do instybutora. Instrybutora, dobrze. Zobaczmy w takim razie. Gabinet recepcjonisty. Coś tutaj mogę jeszcze znaleźć chyba. Bo tak się świeci, jakbym mógł. Ale chyba nie. Zobaczcie. Pytanie, do czego odnosi się... To jest dobre. Jestem na parowcu. Jestem na tym... O, już nie. Dobre, podoba mi się. Nagłe, niepokojące, nieoczekiwane. To jeszcze pójdę do tego globusa, no bo pójdę do globusa z USA, bo czemu by nie? Globus jest tutaj blisko, z tego co pamiętam, za tymi drzwiami po prawej. Chyba. Tak, ale... Detective Conby, good to see you again. Solved the case yet? I'm trying. Hey, Grace, you okay? Oh, she is just peachy, Detective. Are you looking forward to the Feast of St. John, Grace? I can't wait. Kids, ain't they great? What exactly are you planning for tonight?
eat, we drink, we pay tribute to the wishing tree in the conservatory. The usual. Then why all the excitement? There is just something about tonight. Something is different. I think we all feel it. Besides, we got ourselves some new words for the prayer thanks to your buddy Jeremy. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. That sounds strangely threatening. You should come. Ona ma maskę tego biskupa z biblioteki. 7542997543. Witam serdecznie. Sprawdź postapowertyku Mroczne zakątki ziemi, chociaż jest to gra, no już trochę. There's something missing. Francja, brakuje Francji. Proszę bardzo, co tu mam? Mapę. Mapa Karaibów. To wszystko? Naprawdę to wszystko? Dobra, to jeszcze wejdę do tego pokoju. Grace. To jest pokój Grace, tak? Wchodzę, więc mogła ukryć coś gdzie. Tutaj. Zobaczmy, co takiego rysowała. Bigorku nie jest w świecie Lovecrafta, jest mocno inspirowane. Są istoty, które w twórczości Lovecrafta się pojawiają, natomiast no, to nie jest tak... Jest to gra, w której czuć dużą inspirację dziełami Lovecrafta, natomiast no... Nie mamy tam wielkich przedwiecznych ani nic takiego. Chociaż mamy kosmiczny horror, tak zwany. O. Drogi krysztale, popatrz na nagłówek. Tam jest napisane. Krukoksienic zacnego w szklaneczce, już wszystko zostało wypite. Futul rzekł, kiedy miałem Amigę, byłem już dorosły, nie potrzebowałem grać w karty z gojbowami. Grałem na Commodore 64 w Samantha Fox Strip Poker, to grałem. A na Amidze no, bardziej mnie interesowało pod względem możliwości kompresji obrazu. Była taka chyba Deluxe Strip Poker na 4 dyskietkach, coś takiego. To raczej nie to pomieszczenie. Muszę znaleźć obrazki. O, klucz do vestybulu. I może w tym pokoju coś będzie. Tutaj jest łazienka, prawda? A tutaj? Ten pokój się zmienił mocno. Tutaj mamy lekarstwa, które ustawialiśmy we wzór skazy. A to maszyna do pisania, będzie stan. Ostatnia strona Kassandry. Jeremy knew that the only one who could help him now was the guest in room number 3. The room seemed to have been empty for so long. But that wasn't allowed to be true. The story needed to be different. To include something from the outside. He would bring the guest back to room. To była kombinacja do sejfu w gabinecie recepcjonisty. To chyba zrobiłem coś przedwcześnie. Powiedział się oczywiście, że grałem w Montezumę. Każdy grał w Montezumę, no to tak wiesz. Cóż to za pytanie w ogóle? Jeśli ktoś grał w gry w latach 80. na Atari, na Commodore, na ZX Spectrum był odpowiednik, który się nazywał jak to się nazywało? Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. Coś chyba z Montym w tytule. Więc grałem, tak. Nie ma materialisto, nie chcę od ciebie otrzymywać żadnych maili. Niczego od ciebie nie chcę, a maili w szczególności.
Ogólnie nie chcę też, żebyś tutaj przychodził. Idź stąd. Pokój numer 7. Tam jest zagadka. Pokój numer 5. Schody dla służby. Dobra, wrócę w taki... Ta zagadka z obrazkami, tak? To jest z obrazkami zagadka. I muszę tu zapewne umieścić... Ile tych obrazków jeszcze? Jeszcze dwa obrazki znaleźć i pewnie ułożyć... A nie, widać na nich zgniliznę albo te linie też takiego mroku. Stybul na parterze. No dobrze. Czyli tutaj. Proszę bardzo. Szarmanski łosiu, dobrej nocy. Trzeba iść z psem. O! No, no. O nie! Jestem biskup zły. Mogę się ruszać? Nie mogę się ruszać na razie. Mogę. Tamtędy nie pójdę. To będzie dobry moment. Właśnie, już jest 4 godziny transmisji. Z krótką przerwą. Będzie dobry moment, żeby ją przerwać. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za dziś. Było jak zwykle bardzo miło, za wyjątkiem paru osób, które próbowały zwrócić na siebie uwagę w różny sposób. Pozdrawiam je. Mam nadzieję, że będą się bawić lepiej w innych miejscach. I cóż. Bardzo dziękuję za dziś. Trzymajcie się ciepło. Zobaczę, czy mogę was odesłać jeszcze do kogoś. Jeśli chcecie, oczywiście. O, jest koleżanka Kamila, która gra w Diablo, więc znowu zrobimy jej najazd. Ostatnio zrobiliśmy. Może ktoś, kto lubi grać w Diablo, zainteresuje się tym kanałem. I cóż, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się bardzo ciepło. Jutro spróbuję zrobić transmisję z Dragon's Dogmy, oby było ciekawie. Na to liczę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rajdujemy i pa, pa!